Dobra, zdaje się, że działa. Czy tu działa? Wsio działa, wygląda, że działa. Wsio powinno być git. A co ja tu mam? To też ma Smithing Stone dwójki. A lepszym pytaniem jest, dlaczego mam tak mało Smithing Stone dwójek? Pomyślałbym, że będę miał ich więcej. Czy naprawdę nie było żadnego miejsca, gdzie dało się więcej dwójek zdobyć? To jest straszliwie kuszące, żeby wziąć i sprawdzić. I nie wiem, czy powinienem. To jest Ewik. Chcę mi się jej szukać, czy nie chcę mi się jej szukać? To jest pytanie. Na, trójki. Znaczy, zastanawiałem się po prostu, czy ten, czy jakoś nie pominąłem gdzieś dużej ilości Smithing Stone'u dwójek. Przy czym, no, biorąc pod uwagę, że korzystam chwilowo z dwóch broni, które jadą na tych, na zwykłych Smithing Stone'ach, to podejrzewam, że to może być moim problemem. Cześć, Sebastianie. Opcjonalnie pewnie mógłbym zawsze z tego miecza korzystać, jako że on na Twin Kingach jedzie. I też ma Bleeda wbudowanego, nieco mniej, ale ma. Znaczy na Twin Kingach jedzą przyzwyczajenie. 29 stopni umieram, I know right. Znaczy, powiem tak. W Gdańsku nie jest aż tak źle. Podejrzewam, że za jakieś 2 godziny streama będę straszliwie kurwił na to, że jest gorąco, ale to dlatego, że mi się komputer grzeje. Jeszcze nie mogę pójść po Bell Bearing. Jeżeli on jest przed zamkiem, to pewnie mogę, ale nie pamiętam, żeby on był przed zamkiem. A jeżeli jest w Liurni, to nie chciałem iść do Liurni przed zamkiem, o tak powiem. Jest sobie głupie pytanie, czy w tej grze da się tak power stensować? Chyba nie. Okej, to rozwiązuje wszystkie moje problemy, jeżeli chodzi o tego. O wykorzystywanie Bloodhound Fanga. Boże, okej, tu mam Claymore, to tu chcę Lordzorna. Znaczy, wiem, mówiłeś się o tym ostatnio, że ten, że jest lepszy pod tym względem, że można nosić podobne typy broni, a nie, że konkretnie muszą być dokładnie takie same, tak? Cześć, Pasku. No bo tutaj podejrzewam, że... W sumie ciekawi mnie jedna rzecz. Zastanawiam się po prostu, czy może to nie jest tak, że Curse Greatsword będzie w kategoriach bardziej UGS-ów, ale nie. Więc na 99% to jest tak po prostu, że musiałbym mieć tego dwa konkretnie Curse Greatswordy. Na czym to polega? No to jest to, co ostatnio pokazywałem, że po prostu mogę dzierżyć dwie broni naraz i wciskając L1 mogę atakować się obiema naraz, tak? Przy czym akurat Greatswordy są tyle specyficzne. Nawet nie jestem pewien, czy są specyficzne, czy to inne broni są specyficzne. Ale Greatswordy atakują praktycznie równocześnie obydwiema broniami. Bo na przykład robi teraz też przejście katanami i katany jako tako mają takie cięcie, że jest najpierw jedna broń, po jakiejś tam, nie wiem, ćwierć, pół sekundy wchodzi druga, tak? No tak, ja wiem, że statystyki są dużo ostrzej brane. Swoją drogą bardzo dobre rozłożenie Scythe of Grace. Jest to kompletnie potrzebne i niezbędne, żeby tutaj było w momencie, kiedy jest tutaj. Mam flashbacki z Dark Soulsów 3. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to w Dark Soulsach 3 też zresztą w zamku, na sam koniec tego zamku przed archiwami są bardzo podobnie rozłożone w ogniska. Tuż po tym, jak pokonamy bossa tamtejszego, to jakiś... Wydaje mi się, że nawet widać ogniska między sobą. To przed archiwami i to po bossie. A kolega nam sugeruje, żebyśmy nie przychodzili przez główną bramę, bo ona jest pilnie strzeżona.
Nie, użyję głównej memy. Czajzo. Otwieraj, nie gadaj. Pogadaj jeszcze trochę, a moje L1 zatańczy z tobą walca. Pamiętaj. Absolutnie możemy tutaj podejść. Wbrew temu, co jest nam sugerowane, żebyśmy tego nie robili. Otworzy nam te drzwi. Powiem szczerze. Wszedłem tutaj tylko po to, żeby te drzwi zostały otwarte. Bo absolutnie nic nas nie powstrzymuje, żebyśmy teraz sobie po prostu wrócili tutaj. To nie jest tak, że powiedzmy decydujemy się tak ostatecznie, definitywnie i bez możliwości powrotu. W drugą stronę to już tak działa, czyli jeżeli mu powiemy, że pójdziemy tędy, to on nam nie otworzy drzwi w ten sposób, tak? Więc lepiej jest po prostu mu powiedzieć, dobra, ej stary, słuchaj, otwórz tam te drzwi, tak, że wejście go potem będzie mniej otwarte, jeżeli dojdziemy tam z drugiej strony, tak? Nie chcę tu spadać. Ogólnie ta ścieżka też ma swoje problemy, o których pewnie zaraz się jeszcze przekonamy. O, narzekają na Smithing Stone dwójki. To już raczej ten moment, gdzie ich będzie nieco więcej. Chyba tu nie przeskoczę. To natomiast jest skurwysyn. A ja nie mam za bardzo materiałów na rzutki. Ej, ptaku, chodź tu. Kurwa. Cześć, cudu. To była piękna bomba. No dobra, jeżeli tak, to tutaj absolutnie nic nie ma. Wrócę sobie grzecznie i kulturalnie. Wrócę co? Okej, okay, nie tak grzecznie i niekulturalnie, ale zejdę na dół. Chudowanie, że pracuję nad pytaniami do obrony. Najlepiej. Nie, no generalnie... Nie wiem, ja wyznaję zasadę, że jeżeli ktoś samemu pisał pracę, to będzie w stanie bez problemu się obronić. Dużo większe problemy są, jeżeli ktoś nie pisał samemu pracy. No ale wtedy to wydaje mi się, że są dużo większe problemy. Dobra, tutaj jako tako nic nie ma, poza tym, że możemy sobie wejść. O, jakieś tam... chodzi o kierunkowe pytania. Też nie wiem, przynajmniej za moich czasów tak było, że tych pytań z kierunku tak naprawdę aż tak dużo nie było jako tako. Aha, zaczyna się. Chcę, żebyście wiedzieli, że absolutnie nienawidzę tych jebanych ptaszydów. I ogólnie nienawidzę latających przeciwników w tej grze. Jak już mówiłem. Dobra. Jeszcze gdzieś drugie tu lata. A propos. Delicja. Czy ja wydałem duszę na poziom? Nie, na tyle ten. Na tyle dużo, by wydać na poziom, więc. Bo tak patrzę, 9000 dusz i coś mi się nie kalkuluje. Dobra, tutaj trzeba ostrożnie, bo tutaj... Ile jest tu ptaków? To mnie zastanawia. 3. YOLO! YOLO! Au! Wow! Nie będę o tym rozmawiał. O tym też nie. Au. Na szczęście tutaj zaraz w okolicy jest... O mój Boże. Te głupie ptaki tak się irytująco obracają, że prawie że ich trafić nie da. Tu jest jeszcze trzecie. Kurwisko. Jest 21 się rysuje. Wyjaśnij wskazówkę z poziomu angielskiego. Podaj przykłady, porównaj dwa języki ze sobą. To brzmi jakoś niespecjalnie skomplikowanie, tak szczerze mówiąc. Wiadomo, bardziej na zasadzie, że trzeba sobie coś tam przeczytać, przypomnieć, tak, ale jednocześnie nie jest to coś... Na czym powiedziałbym, że można się jakoś wywalić.
Zresztą przynajmniej na papierze wydaje mi się, że jeżeli się odpowie na pytania z pracy, to i tak się zaliczy niezależnie od odpowiedzi na pytania z tego. Pytania z teorii. Aczkolwiek to jest takie moje doświadczenie, które miałem do tej pory, plus no też nie powiem, że uwalałem swoje pytania. Chyba kolega zatrąbił. Zdążę? Nie. Oczywiście, że nie. Lubię te gejsody za to, że mają horyzontalne cięcia. To jest coś, do czego można się przyzwyczaić i potem tego strasznie brakuje, jak tego nie ma. Ale już najlepiej jest w ogóle, jeżeli broń ma dwa różne rodzaje cięcia i można pomiędzy nimi dowolnie przeskakiwać w zależności od tego, czy to jest, dajmy na to, atak silny czy atak lekki. Tutaj na przykład podejrzewam, że brakowałoby mi jakiegoś tego, jakiegoś pionowego cięcia z kolei. Dobra, mamy czerwone beczki. Generalnie jeżeli widzimy czerwone beczki, to zapewne kojarzycie, jak dobrze się grało w piraty. Więc tutaj działają bardzo podobnie. I są też przeciwnicy, którzy lubią je detonować podobnie jak ja. Ej, kolego, może chcesz mnie rzucić? Chciał. O, właśnie. Nie chciałem ryzykować, że sam nie oberwę, więc... Dobra... Generalnie, jeżeli je jako tak rozbijemy, to też nam nic specjalnie nie grozi, więc to jest o tyle dobre. Czy ja tutaj mam latarnię? Mam latarnię. Wolałem się upewnić. Piraty, nie wiem. Mi się osobiście trochę piraty... Nawet nie wiem, czy przejadły, bo nie grałem aż tak dużo, ale po prostu uznałem, że nie jest to gra, która mi jakoś specjalnie pasuje. Tutaj mamy drzwi, są zamknięte. Generalnie, jeżeli coś jest napisane, że jest zamknięte, to... Raczej będzie do otworzenia z tej strony. Oho, ale żebym to pięknie zrobił. Ziu, ależ się pięknie ciało do... O ty! Boże święty. Przynajmniej to nie Dark Soulsy 2, gdzie w tej chwili przyrąbałbym w ścianę. O! O, kolego! To był bardzo ciekawy spadek. Bo mam wrażenie, że zostałem trochę zepchnięty przez jego model, który na mnie spadł z zabiny. I że przez to spadłem. Ej. A tam kolega też spadł. Już byliśmy. A propos przywalania we wszelkie możliwe ściany. Dobra, tym razem mogę po prostu przez to przerolować. Nawet mi się udało nie wywalić. O, znowu. Jezu. Ja naprawdę chcę umrzeć, prawda? Bajer. To jest samuraj, jebać się egzaminów. W sumie coś... Coś w tym jest, nawet mogę się z tym w 100% zgodzić, szczerze mówiąc. Ustne były moją mniej lubianą częścią na studiach, chociaż z drugiej strony na ustnych często miałem okazję zaliczenia egzaminów, których normalnie bym nie zaliczył na piśmie, przez to, że lałem wodę jak kompletny imbecyl. Dobra, moje dusze były tutaj, więc muszę po nie wrócić. Dawaj. Dobra, tym razem jestem odrobinę mądrzejszy i wiem, że kolega będzie chciał zejść. Aha, to było do przewidzenia. O Jezu, to jest ta lokacja, ja pierdolę. Ależ ja nienawidzę tej gry. Holy fuck. Właśnie sobie przypomniałem bardzo nieprzyjemnej części przebywania w tym zamku.
Mianowicie ten wspaniały kolega, którego spotkaliśmy wcześniej, okazał nas w dusz, jeżeli umrzemy. Absolutnie to hajce, by the way. Właśnie tak zastanawiałem, dlaczego mam tylko 8,5 tysiąca dusz. Ale już sobie przypomniałem o tym. Wniosek jest prosty. Wystarczy nie umierać. Najlepsze egzaminy to egzaminy zdalne. Na przykład te, na których egzaminator ci powie, że patrzyłeś przez 2 sekundy gdzieś indziej niż w ekran, więc cię uwala. Czy za mną ktoś spadł? Ładen. Ech, to dobrze, że oni nie potrafią jako tako ten skakać, żeby do mnie wrócić. To brzmi jakby coś tu za mną chodziło i mnie to niepokoi. Dobra, otwieramy, zapalmy światło. I jak wejdziemy, to drzwi się za nami zatrzaskują. I kolega się bardzo intensywnie śmieje. Trafiamy też na literalnego rycerza, który niestety jest całkiem odporny na rzeczy. Na szczęście nie na bleed. W tej grze niewielu przeciwników jest odpornych na bleeda i jestem tej grze za to niezmiernie wdzięczny. Niestety najbardziej spierdolony gatunek bossów jest na to odporny. Stopologi ma egzamin za 3 dni, aż mieć nawet nic nie napisze o godzinie. A po co ci wiedzieć, o której jest egzamin? No słuchaj, no przechodzisz na 8 na uczelnię, dowiadujesz się, że jest o 20. Masz tyle czasu na powtórki. Either way. Chcę tutaj iść. Otwierać drzwi kluczem, które dopiero znaleźliśmy. Nie wiem, mnie jakoś nauka zdalna ominęła, na szczęście, bądź też nie. Czasami się zastanawiam w sumie, jakby to było na zdalnej nauce. Bo wiecie, to jest takie, że no nie miałem z tym doświadczenia, więc człowiek po prostu się zastanawia jako tako. Czy to rzeczywiście jest coś ciekawego, czy niekoniecznie. Dobra, najpierw się tobą zajmę, żebyś mi nie przeszkadzał. Wydaje mi się, że tam już byłem. Teoretycznie tutaj można spać, ale mówię, wydaje mi się, że tutaj już byłem i nie ma to sensu, więc przejdźmy dalej. Mogę sobie tutaj wejść, jeżeli okaże się, że umiem skakać, a na szczęście umiem. W tą stronę nigdzie nie przejdę. Aż mi to pięknie wyszło. To też! Obijanie się o ściany we wszelkiego rodzaju sosowych grach. Nazwij bardziej ikoniczny duet. Chyba tutaj mamy jeden z tych przedmiotów, który był tutaj do zgadnięcia. Jest to młotek do cegieł. Nie widzę, tylko nawet tylko oglądam. Absolutnie rozumiem. My też mamy czasem takie skrzyni po prostu no. Patrzę na to i takie, nie, to kategorycznie nie dla mnie. Czasem sobie po prostu wsiądę jako podcast, coś puszczę w takiej sytuacji, jeżeli to jest na przykład ktoś, kogo oglądam jak tako. Ale ten, ale ewidentnie wtedy po prostu już nie oglądam tutaj wcale. Biorąc pod uwagę, że często gęsto mam jakieś tłumaczenie i tłumaczenie do roboty, to idealnie się to nadaje wtedy. Także bardziej mówię, posłucham sobie prowadzącego niż pooglądam. Au. Zawsze o nim zapominam. A, Jezu, bo to jest przeciwnik. Zastanawiałem się, czemu nie mogę pobiec po przedmiot. To i tak dobrze, że nie wstawał natychmiast i nie wbijał na noża w plecy, jak niektórzy by potrafili. Czy tutaj jest po co spadać? Kategorycznie nie. W ogóle nie, ten zamek to jest magiczna lokacja trochę, tak wam powiem. Przechodziłem go już jakieś 5 razy. Nie pisz tłumaczenia, trzecia. I know, right? Przysięgam, nigdy mi się nie zdarzyło.
Znaczy powiem tak, nie zdarzyło mi się jeszcze wysłać pisanego tłumaczenia na czacie. Ale pisać już jak najbardziej. Czy tutaj było cokolwiek godnego uwagi? Podejrzewam, że tylko wiadomość na zasadzie haha frajer. Niezaprzeczalnie jest to prawda. Dobra, tutaj mamy literalnego żołnierza. Czy uda mi się go zajść od tyłu, żeby wbić mu klingę w plecy? Mam nadzieję. Fuck! Oho, zaczyna się. Blitz? Nice. Blitz naprawdę robi dużo dobrej roboty w tej grze. Spaść tutaj nie radzę. Chyba, że ktoś ma skłonności samobójcze, to wtedy jak najbardziej. Tutaj możemy przeskoczyć. I przeskoczyć jeszcze raz. Z tego pamiętam, te drustingi pozwalają zostawić ze sobą ślady ogniste, ale też go nie dam. Czy możemy pociągnąć? Nie. Nie możemy ciągać za wajkę krąg. Dobra, tu widzę, że jest Sight of Grace. Tu jest winda, która się nie rusza. Będę sobie na razie odpalę, ale nie usiądę, żeby nie stawiać przeciwników. Aż wydaje mi się, że tutaj gdzie jestem, to i tak tak naprawdę nie mam w tej chwili czego testować, ale przyzwyczajenie trochę. Pięknie mi to wyszło. Zdążyłem. A tutaj możemy przeskoczyć. Granie z tym zamkiem jest o tyle ciekawa sprawa, że jeżeli byśmy chcieli po prostu go przejść jako tako, to da się go przejść bardzo szybko i bardzo łatwo. Chociażby korzystając z tej głównej bramy, którą na początku sobie otworzyliśmy. Dzięki niej można naprawdę w tym IGA przejść tę lokację. Natomiast jeżeli chce się to zwiedzać, to zajmuje to naprawdę szmat czasu. Cześć Sylwio. Wspaniałe suchary. Nie wiem czemu, ale od pewnego czasu jak widzę jakieś tego typu gierki słowne, to się zastanawiam, czy to się da sensownie przetłumaczyć. To już choroba zawodowa. Dobra, tutaj nic nie było, albo zejdzie mi zaraz od tyłu. Ciasto cytrynkowe. Podziel się. Jak słyszę ciasto, to się od razu głodny robię. Dobra, mam nadzieję, że nie ma ich tu jakoś specjalnie. Tak. Ja mówiłem, że nie ma ich jakoś specjalnie dużo. Dobra, to będzie ta dwójka i został już tylko tamten, który we mnie będzie rzucał bombami. Tak. Chodź tu! Zjeść. No postawimy sobie normalnie kolację, wiem. Też nie mogę jakoś specjalnie dłużej, żeby z wagą nie przerwać. Dobra, pytanie dnia. Jak jestem tutaj, to co mogę zrobić? Na pewno mogę spaść tutaj. Właśnie wydaje mi się, że tutaj było jakieś takie dziwne miejsce, gdzie dało się w bardzo specyficzny sposób spaść, tylko... Ogólnie ten zamek jest taki, że jest tyle różnych miejsc, gdzie wydaje mi się, że można gdzieś spaść, a potem to się bardzo źle kończy. Trochę nie jestem przyzwyczajony po tym, jak się grało na przykład w Soulsy 3, gdzie czegoś takiego w ogóle nie było. Czy to dokąd się prowadzi? Coś tu się świeci, więc na pewno. Stan setki. Jeżeli mam być w 100% szczery, to jest chyba pierwszy raz, kiedy go zgarnąłem.
A jeżeli tutaj spadnę, to jakieś ptaszydło mnie zabije na 99%. Ech, niech stracę. Cip, cip, skurwysynku! Żeś nie umierać. Teraz pytanie, czy jeszcze ich więcej tu nie ma? Nienawidzę ptaszydeł i wszelkiego, co lata tutaj. Dostaliśmy motkę. Tutaj da się spać, ale nie wiem, czy tutaj chcę spać. Bloki Elden Ringa. Tutaj się nie przeskoczy już niestety, z tego co pamiętam. Więc możemy co najwyżej przejść tutaj. Tutaj na dół nie wiem, czy się odważę spaść. Kurde, to jest tyle miejsc, gdzie teoretycznie mogę spaść, a jednocześnie boję się spaść. I nawet jeżeli przychodzę do lokacji siódmy raz, to absolutnie nie pomaga. Tutaj wydaje mi się, że umrę, jeżeli spadnę. Tutaj nie powinienem umrzeć, jeżeli spadnę. Dobra, mam tu na pewno oponentów. I mam też spadek już na mniejszą wysokość. Chyba nawet wiem, gdzie jestem, absolutnie mi się to nie podoba. Czy to zadziała? Oho! Nice! To wyszło dużo lepiej niż myślałem, że wyjdzie. Ulala. A tutaj mamy kubek. Więcej przepisów, z których pewnie nie będziemy jakoś specjalnie wiele korzystać, ale być są. Tutaj możemy sobie spać potencjalnie. Drabiny żadnej tutaj nie było. I mean, to wygląda trochę, jakbyśmy mieli tę spaść. Zaryzykuję. Tak naprawdę nic tutaj nie ma, ale cóż. Czyli praktycznie niczym to się nie różni od tego, że mogliśmy sobie tutaj za bino zejść. Oh well. Dobra, mamy tu dwóch oponentów. Wolę sobie wyknąć je z tosika. Ulala. To mi nie wyszło. Blast Flash robi robotę. Wiecie, co jest chyba najdziwniejsze w tym myśli? Cześć, Tavik. Tu coś było. Być może tam coś było. Ale nie widziałem tego ewidentnie. Co mi tu grozi? Kolega mi tu grozi. I drugi kolega mi tu grozi. Nie chcę używać się dwa na zmianę możliwości. Czy ja właśnie zostałem dźgnięty przez ścianę? Nie będę tego komentował. Ulala. Myślałem, że jestem o jeden atak, powiedzmy, do przodu. I że to już moment, żeby go atakować. Tam była wielka kusza. Kusza. Dobra, kolejne z wiatrowych sukiew. Blit? Blit? Nie. Dobra, jak nie blit, to nie blit, I guess. Ej, on żyje, nie ogniem. Dobra, teraz blit wszedł. Tu mamy
Festering Bloody Finger. Inwajdować raczej nie mam zamiaru, ale jak już są, to będę zbierał. Mógłbym przysiąc, że przechodziłem ten zamek jakoś, ja wiem, w tym tygodniu chyba? I że przyszedłem tutaj kompletnie z drugiej strony niż obecnie to robię. Więc naprawdę podziwiam samego siebie. Złoty run. Tam widzimy tą bramę, którą przychodziliśmy do zamku jako tako. Tak na razie mówiąc. Czy to się spadało? Jeżeli ktoś lubi śmierć, to jak najbardziej. Okej, ślepy nie jestem, zabinek tu nie ma. To oznacza tylko jedno. Teraz wyeliminować wszystkich kuszników. Every single one of them. Ezo! Przestańcie używać wiatru. To tylko upierdliwe. Więcej was tu bozia nie miała? Przysięgam, za każdym razem jak próbuję się nie lokować, to się kończy dokładnie tak samo. Tak. Czy tu coś jeszcze mi grozi? Tak na pierwszy rzut oka niekoniecznie. Czy to jeszcze będą jakieś kusznice, to mnie zastanawia. Ja widzę, że tu mamy ognisko. A, tu jest. Wskazuję, że to jest dźwignia od bramy. Więc da się jednak otworzyć i normalnie. Ale to wiele wyjaśnia w sumie. Zerknę tylko, co tutaj jest, bo wydaje mi się, że jakoś specjalnie dużo tu nie będzie. Da się tutaj spaść? Pewnie się jakoś bardzo specyficznie da. Ale na chwilę obecną nie chcę tego sprawdzać. Albo mam poziom, tego wydam. Plus do hapeków. Coś tam wystarczy nie obrywać. Mam ochotę pójść go zabić tylko po to, żeby mi nie kradł dusz. Au, au, au. Wiedziałem, że siadanie przy tym ognisku to był zły pomysł. Nie zdążyłem zrolować! Au. Ja teraz umrę w takim tempie. Nie chcę umierać. Dobra. Czy jeżeli przejdę tędy, to zrobię sensownego zabie? Cóż, coś sensownego na pewno zrobię. Wrócę do samego wejścia. To nie był mój plan, nie będę kłamał. Ale w sumie skoro już tu jestem. Mogę wam pokazać bardzo szybko i prosto drogę, którą można przejść tutaj dość daleko. Składa się do tego, że kompletnie ignoruje się wszystkich przeciwników, którzy tu są. Głównie dlatego, że jest tu od zajobu balist. Można podobnie poobrywać, ale kto by się przejął takimi debewgami? Na szczęście koledzy tutaj już mają wybuchowe bali. Jedu chyste. Au. Wysokość skali można skakiwać bez obrażeń w Eldenie jest niesamowita. To prawda, tylko jednocześnie daje to takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa czasami.
że człowiekowi się wydaje, że tak, tutaj jeszcze jestem bezpieczny, a tak naprawdę nie jesteś. Fajnie by było moim zdaniem, gdyby te balisty dało się jakoś permanentnie wyłączać, a nie tak jak tutaj... Au. Au. A nie tak jak tutaj widzieliśmy na załączonym obrazku, że wyłączyliśmy je tak naprawdę na chwilkę tylko. Dobra. Kurde, nie zdążyłem. Przynajmniej się nawzajem wybijają tam. Au. 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 Nie wiem, że mnie zablokuje. Byłby im pan przekroj, gdyby mnie zablokował. Dobra, to już jesteśmy względnie bezpieczni, jeżeli zignorujemy wszystkich przeciwników, którzy zaraz będą nas gonić. W każdym razie szereg balist już jest za nami. To najważniejsze. Teraz nam zostało to co najwyżej jakieś durne flamethrowery. Czemu to nie był Barsad? To mnie zastanawia. Dobra. Już, już, spokojnie, chowam się. Nie przejmujcie się mną. Nie przeszkadzajcie sobie. Czy to był najlepszy kolega i przyjaciel w całej ludzkości? Jop! Ja nie chcę tam iść. Grafted Knight... To byli Grafted Knight czy Grafted Horrory? Nie pamiętam w tej chwili nazwy dokładnie. W każdym razie ci przeciwnicy to... mój nienawidzony typ przeciwnika we wszelkiego rodzaju soslajkach. Czyli tacy, którzy atakują bez opamiętania i kompletnie nie ma czasu wcisnąć żadnego ataku. A jednocześnie no... blokuje on nam dostęp do rzeczy. Więc fajnie by było co z nim zrobić. Chcesz tu podejść? Chcesz może tu podejść? Nie? No dobra. Wiedziałem, że jak tylko ja podejdę, to on mnie zacznie bić. Jezu! Atakowanie przez ściany w sosach. Gaszę Sion. No właśnie, Sion. Tego nie wiem, jak to on mnie sięgnie. Oczywiście, że tak. Au! Ależ to ma chujowy zasięg. Najgorsze jest to, że jego tak naprawdę nie ma za bardzo kiedy atakować. A w momencie, kiedy jesteśmy tak ustawieni jak jesteśmy, to on nas może atakować w dużej mierze kiedykolwiek. Przy czym jego serie mają gdziekolwiek między chyba 6 a 8 ataków, mam wrażenie, zazwyczaj. Biorąc pod uwagę, ile ma kończyn, to ma to sens. Dobra, po tym ataku... chciałem powiedzieć, że powinienem mieć miejsce na jeden cios. Wow, 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 panie. Dobra, teraz jest nawet ponad to dosłownie. Aha. Nie podoba mi się, kiedy przeciwnicy tak krzyczą. Dobra. Udało się, udało się. To najważniejsze, to najważniejsze. Nie mają stosów? I chuj. Gdybyś tylko grał magiem. Nawet nie wiesz ile razy. Zabijałem go po prostu atakując przez ścianę. Nawet nie wiesz. Znaczy, no są też broni, które mają ponadto ze zwiększonym zasięgiem, tak? I to zauważalnie pomaga.
Ogólnie mówię, teraz jedna z moich postaci, którą gram, to jest taki pseudo-mag, bo mam. Moim głównym statem jest int, ale tak, żeby korzystać ze spellitu, używam głównie tak naprawdę jednego. Jest to Rocksling. A tak, to większość mojego gameplayu sprawdza się na używaniu dwóch katan naraz. Jednej takiej typowo magicznej, a drugiej pod obrażenia lodowe. I to jest tak przyjemne, Jezu Chryste. Zwłaszcza, że nakłada się jednocześnie dwa efekty stasowe w postaci Blida i Colda. Więc jak wejdę do procentówki nagle, to tak pięknie wygląda. Aha, kolejny kolega. Czy uda mi się go zajść? Pewnie nie. On się teraz obróci. Albo i nie. Ej, kolego. Leżeć. Blit? Dobra, nie blit, ale i tak zabij. To ciekawy efekt. Rozumiem, z czego wynika, ale i tak ciekawy efekt. Gdybym się nie zorientował, to zacząłbym się martwić, czy coś mi się z grą popsuło. Nie, MXV, czy to jest na kacie głowy? Nie. Czy to jest talizman? Nie. To jest przedmiot. Tylko gdzie on będzie tutaj? Używa FP, żeby naśladować się pobliskie przedmioty. Teoretycznie nie zużywam FP praktycznie, więc jakbym chciał się pobawić, to bym mógł, ale jednocześnie nie ma potrzeby za bardzo. Czy ja właśnie... nie no, mogę tu wrócić. Zastanawiałem się, czy skoczyłem tak bez powrotu. Ej, kolego! Nara. Co tutaj będzie? Jest zejście do pokojówki, dopiero co byliśmy. Widzę, że jest zabina. Dokąd mnie to prowadzi? Na pewno tutaj widzę, że jest to miejsce, o którym przed chwilą mówiłem, że do niego normalnie schodziłem w inny sposób. Tutaj chyba jest droga, do której normalnie się przychodzi z drugiej strony i tutaj są drzwi w jedną stronę. O mój Boże. Ściany, mój największy przeciwnik. Tak, to są te drzwi, o których wcześniej widzieliśmy, że one były w jedną stronę. A czy poradzą, jest tu coś ciekawego? Kolejny stan setki. I skrzynka. A w skrzynce... Szyja psa. Boże. W sosach albo bym umarł, albo bym dostał połowę HP z tego. Dobra, czyli tak, tu byłem, więc chyba mogę już tak naprawdę tylko na zewnątrz wyjść, tak mi się wydaje. Aż nie, jeszcze gdzieś w bok powinienem móc wejść do tego miejsca, gdzie te psy widzieliśmy z góry. Otóż to! Falszywe kundle. Poist nie istnieje, by the way. Ja tu muszę mieć pecha z tymi temperaturami. Co masz dokładnie na myśli? Ekesa jest memento, czyli coś, czego poszukiwała Roderika. Jak ją znajdziemy, to przy okazji będzie można je oddać. A, tu była winda, którą przejechaliśmy na dół z powrotem. Teraz już rzeczywiście... Nie, tutaj jeszcze jest przejście. To nie jest to, z którego przyszliśmy do pieca. Sombre dwójeczka. Fajnie by było mieć jakąś broń, która się ulepsza somberami, bo w momencie, kiedy chcemy ulepszać wszystko smithing stone'ami, to zużywamy naprawdę sporo kamieni na to i zazwyczaj ich nie będziemy mieli na tyle dużo, żeby móc sobie na to pozwolić.
A jednocześnie Power Stancing sprawia, że możemy korzystać tylko z Gate Swordów do tego. Co mnie odrobinę boli, bo na przykład tego Bloodhound Fanga bym z chęcią poużywał tego. Misericordia. Dobrze, spycha mnie to, co na nie jadł. Opowiem wam ciekawą historię. Udało mi się raz w to miejsce spaść z góry, jako tako. Tylko jeżeli nie użyjemy Stonset Key'a z tamtej strony, to tutaj jest taka mglista brama i nie możemy tutaj wejść i trzeba było się teleportować. To jest naprawdę jedno z nielicznych miejsc w Elden Ringu, z którego no trzeba kategorycznie trzeba się teleportować. 3 stopni upału, tylko częściowo słonecznie. No u mnie jest bardzo podobnie, jest jakieś 29 stopni, gdzie nawet ostatnio jak były te okropne upały, to u mnie było gdzieś te 19-18, więc no już nawet u siebie nie mogę powiedzieć, że jest w porządku. Więc nie, nie masz pecha, po prostu wszyscy teraz tak mają. Czyli tędy? Chyba tędy. Tak, tędy. Na razie chcę zignorować tych przeciwników i zejść tu na dół. Mam nadzieję, że nie będą mnie jakoś specjalnie gonić. Na pewno będą. Szkoda, że mnie gonią, to jest pytanie. Ktoś tam z prędkością żółwia schodzi. No ja dzisiaj byłem na 2-godzinnym spacerze. Powiem, że przez to, że jako tako u nas wieje, jak to zazwyczaj w Gdańsku, to nie było aż tak źle. Zwłaszcza jeżeli się akurat w cieniu chodziło. No bo tak na słońcu, bez żadnego wiatru, no to te 29 stopni rzeczywiście jest bardzo nieprzyjemne. Ale tak to było znośnie. Anyway, mam te dwie skrzynki. Obie są ważne dla postaci, która chce iść pod inkantację zadające obrażenie. Mamy tutaj dwie rzeczy związane z szajką z bogoskórych. Ależ ja ich kurwa nienawidzę. Hejcę ich całym swoim hejtem. I wchodzimy mniej więcej tutaj, gdzie wcześniej spadliśmy z góry. I gdzie nie było wcześniej przejścia. Generalnie Goskini mają to do siebie, że używają tego, co w starszych sosach było uznawane za, powiedzmy, mroczne piromancje. I one mają dwie ważne właściwości. Pierwsza jest taka, że zadają dość często zwiększone obrażenie jakimś takim rzeczywiście boskim albo tego typu istotom. A druga jest taka, że zadają przede wszystkim procentowe obrażenia, co w grze, w której przeciwnicy potrafią mieć po kilkadziesiąt tysięcy HP, jest naprawdę sporą zaletą. Jednego z endgame'owych bossów udało mi się w drugiej fazie dosłownie na hita zdjąć dzięki temu. A że tak spytam, czemu właśnie musisz jechać do miasta po kupowaniu jubowych rzeczy? Jakieś te? Doładowanie na Steam albo coś ten deseń? O Boże. Gdybym oberwał tego topolnika tylko dlatego, że stwierdziłem, że nie będę lokował, byłoby im przykro. Prepaid. No, tak myślałem. O mój Boże. Ogólnie tych przeciwników, którzy tutaj stoi tylko na nas czekają, jest sama masa. No w sumie ma to jakiś sens, tak? No zamek to miejsce, w którym teoretycznie ludzie powinni się bronić, tak? Ale dla gracza jest to trochę nieprzyjemne, nie będę kłamał. Ja to się w ogóle dzisiaj zdziwiłem, bo byłem w jakiejś takiej trochę większej żabce niż normalnie bywa. I tam były jakieś prepaidy, znaczy nie wiem, czy to były prepaidy, ale leżało w tej samej kategorii co prepaidy.
i były na wizycie lekarskiej i miałem takie, wait, what? Na co, kurwa? O-o. Mam złe przeczucie odnośnie tego kolegi. Dobra. Teraz chciałbym się wydostać z tego fałszywego miejsca. Bo potrzebuję szybko się przerzucić na Estusa. Najgorsze jest to, że to jeden z przeciwników, który raczej się nie będzie przejmował istnienia czegoś takiego jak Poise. Jeżeli nie będziemy go atakować czymś rzeczywiście grubym. A nasze podwójne miecze... No, za którymś ciosem pewnie się będą pod to łapać, ale... Albo jak Bleed wejdzie. O-o. Zawsze mnie w Elden Ringu trochę denerwuje, że tacy grubsi przeciwnicy dają relatywnie mało dusz, jak na to, że stanowią jakieś tam zauważalne wyzwanie. Człowiek sobie myśli, o, jest jakiś silniejszy przeciwnik, to z pewnością w coś więcej za niego się dostanie. Haha, taki chuj. Ja tu dopiero co byłem. Czy chcecie mi mówić, że ja przeszedłem całą drogę z powrotem tak naprawdę? Chyba tak. No dobra, to naszym celem w takim razie będzie przedostać się tu. Zastanawiam się, jak to trzeba zniszczyć. Czy to ten Omen Killer miał to zniszczyć? Możliwe. Dostaliśmy obraz przepowiedni. Jeżeli dobrze pamiętam, to obrazy działają jakoś tak, że jeżeli udamy się w miejsce, które one wskazują, to coś tam znajdziemy, ale... Powiem szczerze, tak w 100% szczerze i bez bicia, tak się nigdy sobie nie korzystałem. Dobra, tutaj widzę ptaszydło, a ptaszydło dla mnie zawsze oznacza jedną prostą rzecz, że tam nie idę. Złota zasada tego, jak działają ptaszydła. Czy jest tam ptaszydło? Tak? Nie ma mnie tam. Czy jest tam ptaszydło? Nie, mogę tam iść. Zwłaszcza, że te ptaszydła to już w ogóle są skrzydły syny matki natury. Mam 8,5 tysiąca dusz. Z jednej strony dużo, z drugiej strony nie na tyle. 1600, 1200, czyli w sumie 4000. A to wiecie co, wydam sobie, jak już przy tym jesteśmy. Fajne jest to, że wreszcie po 10 tysiącach lat wprowadzili pokazywanie, ile dana dusza daje dusz, bez używania jej. Jezu Chryste. Wymagało to jakichś 7 gier. Ale w końcu jest. Jestem z nich dumny, mówię wam. Z tej strony się nie otwiera, kto by się spodziewał. Tu jest winda. No, możemy sobie przywołać. Winda jedzie, skórę. Nie, no to wiadomo, że to jest znak prawdziwego gacza, że on umie takie rzeczy sobie policzyć szybko w głowie. No i ta winda jest o tyle przydatna, że pozwoli nam ominąć te skurwysyńskie ptaszydła. Przysięgam, najlepsza winda, jaka istnieje. Tutaj chodzą sobie dzbanki. Z pewnością by nas chciały. A nas chce ten duży dzban. Niestety, jak zapewne można się domyślić, duży dzban nie jest żywym przeciwnikiem, więc raczej się nie wykrwawi. Ale zestagaduje się jak najbardziej. Zresztą patrząc na to, ile z niego się wylało, to niedobrze mógłby Blida łapać. To chyba rzeczy do craftingu będą. No, crackpot.
Kolejny martwy dzbany, kolejny cracked pot. Stamtąd przyszliśmy. Tutaj jest skarab z Ash of War. A tutaj mamy tak naprawdę ostatnie ognisko w całej lokacji. I tu za rogo mamy złotą bramę. Prowadzącą do bossa. Żeby nie było, wciąż ominąłem sporą część lokacji, tak żeby nie było żadnej wątpliwości. I jeszcze to. Jeszcze nad tym popracujemy, spokojnie. To nie jest tak, że idę do bossa w tej chwili. Nie martwcie się. Idę teraz do czegoś znacznie gorszego niż boss. Nie żałem szkalową. Tutaj możemy przeskoczyć. Przejdź sobie tędy. Tutaj też można wskoczyć. Jak tu spadnę, to pożałuję, że tu spadnę. Tam są ptaszydła, więc tym bardziej pożałuję, że spadnę. Dlatego co zaję w pierwszej kolejności, to... Przeskoczę tu. Kolejny Smithing Stone 2. Mam już ich całkiem dużo, podejrzewam, że jedno z broni mógłby nawet na trójkę ulepszyć w tej chwili. Zbieram sobie jaśninkę, jak już tak ładnie na widoku leży. Smithing 1. Czy mam na tyle Smithing Stone'ów? 12. Akurat, żeby ulepszyć jedno na trójkę. Znaczy na plus 9. Tak, żeby ich ulepszenie wymagało tych trójek. O tak powiem. Cała horda szlachciców sobie tutaj leży i się wyleguje. Ulala. To był bardzo potrzebny skok. Nie dać sobie mojej, że było inaczej. Myślałem, że coś świeciło. Musiało mi się przewidzieć. Dobra, to sobie możemy grzecznie i kulturalnie spaść parę razy. O, parę razy za dużo. Tak długo jak nie spadniemy w przepaść, to nie stanie się nic złego. Tęczowy kamyk. I tu mamy skok do ogniska, dopiero co mieliśmy. Warto go odblokować, bo powiem szczerze, nie spodziewam się, że to co idę zrobić uda mi się za pierwszym razem. Proszę, daj. Złoty ron 5. Tutaj na dole nic nie było. Sevik, jeżeli tu jesteś, czy kojarzysz może ile w zamku było Golden Seedów? Bo nie jestem pewien, czy jeden, czy dwa. A jak cię nie ma, to ten... To... Wiem, gdzie jest jeden i najwyżej drugiego nie znajdziemy, albo... przypomnę sobie później i go znajdę jakoś. No moje, wydaje mi się, że jest jeden, ale głowy sobie za to uciąć nie dam. Dobra, tutaj sobie spadniemy. Nie to perze. Najgorszy sort. Ulala. No dobra. Tutaj mamy przedmiot do zgarnięcia i chcę go zgarnąć. Jest, bo i spadłem. Kolejna dwójeczka. Nice.
I docieramy do cmentarzyska zamkowego. Tutaj jest położone zdecydowanie niżej niż cała reszta zamczyska. Nie, mówcie co chcecie, ale odkąd zacząłem korzystać z ataku z wyskoku, jakoś ciężko się przyzwyczaić do czegokolwiek innego. Zwłaszcza, że one zauważalnie mocniej stakerują niż inne ataki. Ja z tego co widzę. Poison Bloom. Ulala. Tam nie wyszło. Hej kolego! Weź mi tak nie uciekaj, co? Proszę! Dobra. Rancor Call. To jest tego co pamiętam coś pomiędzy inkantacją a zaklęciem. No dobra, czas umierać. Ziemia się trzęsie. Pojawia się wielki skurwysyn matki natury, który ma bardzo interesujące hitboxy i należy się tego przyzwyczaić. Na szczęście daje też całkiem przyjazne okienka do atakowania go. Czasem. Dąża? Dąża. Bez konsertki. Czy ja go zbidowałem? O Jezu, on wybuchnie! Dobra. Wybuchł. Czy on jest teraz do atakowania? Dobra, to mnie ominęło. Całe szczęście, że to nie jest lokacja, w której on by mógł nas jakoś się zrzucać specjalnie. O, o. Ej, zasagadowałem go, Jezu. What the fuck. Pierwszy raz w życiu chyba mi się udało go zasagadować. Chyba to obrażenie, które z tego weszło, nie było jakieś zatwarzające, ale... O, o. Jezu Chryste. Coś poszło bardzo mocno i tak. Normalnie z tą walką idzie mi jakieś 70 razy gorzej. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Więc potraktujcie to jako wyjątek od reguły. A nie to, że jestem dobry czy coś. Anyway. Artefakt Księcia Śmierci, który jest talizmanem, który zwiększa nasze Vitality. Vitality w tej grze działa jako odporność na śmierć, jeżeli kogoś to interesuje. Śmierć to status, który mogą nas nałożyć przeciwnicy, jeżeli pasek się napełni do pełna, to w pal umieramy. Fajny fight, nie wiedziałem co tam się dzieje. Ej, to prawie jak połowa fightów z dużymi przeciwnikami w Dark Soulsach. Coś, na co odwiecznie narzekam. Jeżeli masz dużego przeciwnika w Dark Soulsach, to jest bardzo, ale to bardzo duża szansa, że kamera będzie kompletnie świdować i nie będziesz widzieć, co się dzieje. ...70 km drabiny. Która prowadzi mnie do... Tutaj. To już wiem, nawet nie wiem, gdzie. Dobra, chcę wrócić tutaj. W takim razie. Cześć się, pasku. I ty też zrób. Bo to jest przy Foggate'cie, tak. Przy czym w tej części lokacji mam jeszcze jedną rzecz do załatwienia, więc... Chcę to zrobić zanim cokolwiek. Czy możesz dać mi spokój? Dziękuję. Au. Wybałem.
Ale już pięknie trafiam, albo raczej nie trafiam. Wow! Wow! Chyba olbrzym pokonany. Tak naprawdę głównie zależy mi, żeby dojść do tamtego drzewka, które tam jest, bardziej niż cokolwiek innego. Teoretycznie da się tutaj też oczywiście dojść z drugiej strony, tylko moim problemem z tym, żeby przejść tutaj z drugiej strony, jest jedna prosta rzecz. Zaczyna się na P, a kończy na skurwiały ptaki. Zresztą jednego z nich nawet tu widać. Uwierzcie mi, nie chce mi się z nimi użerać. Biorąc pod uwagę, że to jest za italnych żołnierzy, to mamy tutaj kogoś kompetentnego. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. If you intend to challenge Godric, I ask you call upon me. The winds run far. Nie, no daj spokój. Kto by potrzebował pomocy w walce z bossami? Jeszcze w Elden Ringu. But I've idled long enough. As fellow tarnished, we must each follow our own guidance. Down whatever road takes us to the throne of Elden Lord. Dialogi wyczerpane. Tutaj się coś jeszcze świeci. Smithing Stone 1. To zanim pójdziemy do Foggate'a, to pozwolę sobie wrócić tutaj. I skoro już mam wystarczająco dużo Smithing Stone'ów, to pójdę sobie ulepszyć... które będzie trzymał w prawej ręce? Blood Claimer. Właśnie zastanawiam się, czy bardziej chcę... Chyba Claymora bardziej chcę ulepszać. Czy ja dobrze idę? Tak, dobrze idę. Poproszę ulepszyć mi mój Blood Claimer na plus 6. A nawet na plus 7. Kurde, gdy miał stony trójki, scaling z siły poprawia się na C. To byłby spory bonus. Ale niestety miałem. Dobra, to możemy już teraz tak legitnie wracać. I co, no lecimy do bosika. Tutejszego. Tylko jeszcze... Właśnie. Byłem pewien, że będę miał wystarczająco dużo seedów. Znaleźliśmy dwa, jakby nie patrzeć. Ale to były akurat równo dwa. Ja teraz mam w sumie już 8 estosów po 4, więc całkiem sporo. Zwłaszcza jak na to, że jesteśmy tak naprawdę wciąż w pierwszej dużej lokacji w tej grze. No to co? Lecimy. Do paniska na zamku. Mighty dragon. Thou'rt a true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Well. Powiedzmy, że grafting intensyfikuje się. Godric the Grafted. Pomimo tego, że korzysta z jakichś 70 rąk, to jego główną bronią w skrypie będzie korzystał jest ten topór jeden, który trzyma w ręce, jak tako. A to jest atak, który można przeskoczyć na szczęście. Przydatna rzecz. A jedno.
Dobra. Już pamiętam, co się dzieje. Ale ta walka nie jest jakoś specjalnie skomplikowana, więc... dobra. Tylko też... nie należy przesadzać z agresywnością. Na kurde, zły timing. Cały czas mi się wydaje, że on jakoś bardziej łączy swoje ataki i przez to się boję go atakować. Ten atak jest moim zdaniem dużo łatwiejszy do unikania niż ta opcja w której on strzela to nadanie w nas, szczerze mówiąc. Chyba wszedł ładny blitz. Ja by jeszcze jeden taki blidzik wszedł. Dwa, trzy, cztery... Nie, o Jezu! Zdepiłem. Staję w miejscu trochę. Dobra. Mamy okazję, tego pobijemy. Po jego ręka się trochę znudziła. Uznał, że jest kompletnie bezwartościowa. Zaraz Senki będzie miał głowę smoka. I to żywą głowę smoka. Niedźwiedzi świadek! Przeruje czy nie? Ha ha ha! Frajer. Jak tak patrzę, to jest bardzo duża szansa, że on za długo już nie pożyje w tej fazie. O, zepiłem. Bo blit jest rzeczą. Powiedziałbym, że jest mi przykro. Czemu on jeszcze próbował atakować po śmierci? Dawaj, zaprowadza mnie jeszcze atakować po śmierci. Widzieliście to? W każdym razie, dostajemy wielką runę Godryka. Oraz wspomnienie graftingu. To nie jest wspomnienie, które chciałbym mieć. Powinno być gdzieś tutaj ognisko, z którego z chęcią skorzystam. Byłbym słony, gdyby w tej takiej błąd jedynki się wydarzył. Dobra, 12 tysięcy, czyli w sumie będę potrzebował jakieś 16. To mi nie wystarczy. Wierzę, że będę potrzebował dwóch. Zobaczymy, czy dwóch, czy jednej. Bo chcę dwa poziomy. Dobra, co ja chcę wydać? No, potrzebowałem na dwóch. Tam z drobną, bardzo drobną nawiązką. W każdym razie, z wielkimi runami jest taki myk, że one same w sobie nic nie dają, trzeba je najpierw aktywować. A żeby je aktywować, trzeba udać się do wieży. A przejście do wieży mieliśmy wcześniej. Mam wrażenie, że poszedłem ze złej strony, ale kto by się przejmował takimi debezgami? Aż zaraz mi się umrze. Pamiętajcie, bieganie zygzakiem pozwala unikać każdy, kto projectile. Krajerzy. Ach, nie bieganie zygzakiem to do... Au. Dobra, już, przepraszam.
Śmieszkowanie. Wykamy sobie stusa. Tutaj mamy wielką bestię, z którą absolutnie nie chce mi się używać ani chwili dłużej niż jest to konieczne. Dlatego też czuję, że będzie spawnowanie przez najbliższe 5 sekund. Ale to jest jedna z tych bestii, które do mnie też mogły być bossami i nikt by nie miał z tym absolutnie żadnego problemu. I podejrzewam, że stanowiłaby większy problem niż sam grodek. Mogę sobie to nisko odblokować wcześniej. Jest to most prowadzący do wieży w Limgrave. Moglibyśmy przyjść tutaj wcześniej, ale w momencie, kiedy nie mieliśmy jeszcze runy, to nie było w tym jakoś specjalnie dużo sensu. Bodzek talisman, zmniejszone obrażenie od ataków elektrycznych. Mamy długaśny most. I mamy też parę golemów. Nie da się niestety na tym długaśnym moście wsiąść na konia. Jakkolwiek fajnie by nie było. Ale pobić golemy już jak najbardziej. Delicje. Te stagery są takie piękne. To nietrafianie już nie jest takie piękne. Aj, kurde. Olala. Dobra, słyszałem stagger, tylko muszę go od przodu zejść. Drugi golem padnięty. Jeszcze tam jest trzeci, kiedy nas strzela z łuku. Niestety z dużymi strzelami trik z bieganiem ze skakiem już tak dobrze nie działa. Ale w momencie, kiedy ten... Kiedy widzimy, jak ta strzela do nas leci, to możemy ją do... Nie możemy jej izolować, bo nie mamy odpowiedniego refleksu. Ale dobry gracz byłby w stanie izolować. Tak wam powiem. Te golemy, które mają łuki, są zauważalnie słabsze defensywnie, więc możliwe, że nawet do stagera nie dojdzie. Trzeci z trzech golemów padł. Potencjalnie tak naprawdę nie jest nawet konieczne, żeby je zabijać. Można po prostu sobie na hamat przebiec do tej bramy, która tutaj się znajduje. I teleport przenosi nas do wieży w Limgrave. Już samo jak to taki boska wieża Limgrave. Ja i takich wieży jest kilka rozsianych po całym Elden Ringu i większość z nich jest odpowiedzialna za jedną runę. Część będzie odpowiedzialna za dwie, z tego co pamiętam. Żeby nie było, podejrzewam, że jakbym tak odpowiednio poskakał, to bym w stanie się zabić, a tego byśmy nie chcieli. Więc staram się to robić tam, gdzie jest to w miarę bezpieczne. Wieża jest dość wysoka, więc chwilę sobie pojedziemy. Na górze jest Site of Grace, jest kompletnie w tym przypadku niepotrzebne. Chyba, że ktoś będzie miał głupi pomysł zaliczania spadków w dół. To wtedy może się przydać odpowiedniego. I mamy dwa wielkie palce, między nimi runa. I dotykając jej możemy odnowić moc wielkiej runy godzyka. Dobra, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawy związane z Limgrave, Stormhill, Weeping Peninsula i tak dalej, to będzie wszystko. To teraz tak pokrótce o co chodzi z runami. Po tym jak już odblokujemy, to możemy sobie przy ognisku wybrać wielką runę. Jeżeli ją wyekwipujemy, to
Możemy ją właśnie sobie tej grzeszniku na nie wyekspować. Z tego co pamiętam, samo to, że ją wyekwipujemy, absolutnie nic nie daje jako tako. Bo tak, Wielka Luna Godryka jako tako powinna zwiększyć nasze statystyki. Mogę ją zdjąć i zobaczyć, tak dla porównania. Nie, a wszystko Greatons. Remove. No nie, mam dokładnie takie same statystyki. Co w sumie mnie zastanawiało, bo gra opisuje to, że jeżeli użyjemy Lunarka, to będzie mieli znacznie większe bonusy, tak? A ewidentnie samo założenie Luny jako tako nic nie daje. Jeżeli użyjemy zaś Lunarka, to dostajemy plus 5 do każdego statu. Każda Wielka Luna ma nieco inne działanie, akurat Luna Godzyka działa w ten, a nie inny sposób. A nie mogłeś wcześniej go tak podeptać? A, szkoda ci, żeby go dziabnąć. Dobra, zostawmy go tak lepiej. Przekazać z tego, że już mamy tą runę, to potencjalnie mógłbym zdjąć ten SKS Heal'a, który tylko sprawia, że więcej obrażeń dostajemy. Tylko pytanie, co mógłbym zaraz niego założyć? Jeżeli w ogóle mam cokolwiek. A z tego co widzę, to nie do końca. Chyba, że Grinter tutaj ma też ze staminą nie jakichś wielkich problemów. Jeżeli zauważę, że zacznę więcej obrywać, albo będę w miejscu, gdzie wiem, że będę więcej obrywał, to zmienię SKS Heal'a. Bo tak to nawet jeżeli to jest niby tylko o plus 3 do statystyk, to wciąż jest plus 3 do statystyk. I to się jednak na początku dość mocno przydaje. Podejrzewam, że same te 3 punkty w wigor, które dostajemy, dają nam więcej niż te obrażenia dodatkowe, które byśmy przyjęli. Behold something incredible. Na pewno nie tutaj. Chuju. Za każdym razem, kiedy ktoś twierdzi, że jest to jakaś ukryta wiadomość. Nope. Nie tym razem. Wciąż mam tylko dwa Great Swordy. Smutne i Boże. Jest Zabinka, ale jak wszyscy wiemy, Zabinka nie schodzą tylko frajerzy. Prawdziwi mężczyźni zeskakują. Słynne ostatnie słowa, jeżeli jej spadek jest zbyt wysoki. No i dobra. Żegnamy się z Lingrave. I stawiamy pierwsze kroki w Ljulni Jezior. Może? My name is Hayata, and I'm journeying in search of the distant light. If I might be so bold as to ask, jesteś ślepa, jak możesz szukać światła? My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next. But when I eat one of those grapes, I can feel a distant light in the back of my eyes. To brzmi jak kompletnie udojenie. To my true duty is a finger maiden. Finger Maiden? Tak to się teraz nazywa? Many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Błogosławieństwo paluszków. You are most kind indeed. May the blessing of... Bo jesteśmy dobrymi ludźmi, dajemy coś, co jest nam kompletnie niepotrzebne i zbędne. Wszyscy są zadowoleni. Tutaj mamy kościółek. Nie omieszkam skorzystać. Kościół Irith. W kościele mamy Sacred Tira do ulepszenia stosów. I kolegę w szatach.
studied Glintstone sorceries at the Academy of Rhea Lucaria. For a small donation, I'd be happy to share my knowledge. Zależy, co masz na myśli przez mało. 10. Bless you. You are a true saint. My name is Tox. Żeby wszyscy chcieli jakieś 10 groszy. Niespecjalnie potrzebujemy żadnych serii czarodziejstw, czarów, magii. Ja wszyscy wiemy, nie jestem tutaj, żeby być inteligentnym człowiekiem. Wręcz przeciwnie. Moja inteligencja rośnie tylko dlatego, że wszystko wokół mi daje inteligencję. Moja własna inteligencja jest kompletnie podstawowa. Wrócę szybko do Grace'a, żeby wydać sobie Sacred Tira. Im więcej jest dosyć, tym lepiej. A raczej im lepsze jest dosyć, tym lepiej. No i dobra, z ważnych rzeczy, o których warto pamiętać, to to, że Liurnia jest w pewnym sensie podzielona na dwie takie charakterystyczne części. Jedna to jest taka część kurna, a druga to jest dolna. I od nas zależy w dużej mierze, którą chcemy zwiedzać najpierw. To nie jest tak, że jest jakaś specjalna kolejność, którą musimy sobie obierać. Możemy... Aż nie oszukujmy się, możemy też całą Liurnię zignorować, jeżeli jesteśmy bardzo zdesperowani. Ale w tej grze większość lokacji da się kompletnie zignorować, jeżeli jesteśmy desperowani. A, staminy nie miałem, okej. Zastanawiałem się przez chwilę, dlaczego skakać nie mogłem. A w tym przypomniałem sobie, że jestem w walce i obowiązuje mnie też jakimiś staminy. Warming Stone. Tam widzę, że coś chyba chcieli rzucać na mnie. Ale ja się nie dam. Ci nie mali, ani zagrożenia specjalnego nie stanowią, ani nic ciekawego nie mają, więc pozwolę sobie ich slać na chwilę obecną. Ten odgłos był znacznie nieprzyjemny. Pobrzmiał jak jakieś ptaszydło. A wszyscy wiem, że w tej grze ptaszydła są okropne. Dobra, tu mamy obozowisko. Obozowiska zawsze warto wyczyścić, może coś ciekawego się w nich znajdzie. No jeszcze żyje. Już nie. I tu gdzieś powinna być pewnie jakaś skrzynka, bo też... albo przynajmniej... Opasz. Coraz więcej craftingu, z którego... możemy korzystać na papierze, ale większość z tych rzeczy jakoś specjalnie nam się nie przydaje. Generalnie to jest... z craftingiem jest tak, że tam jest bardzo dużo opcji, ale przez to, że jest ich tak dużo, to jednocześnie... bardzo często jest tak, że człowiek na to patrzy i ma takie, czy ja tego wszystkiego potrzebuję, i stwierdza, że w sumie to nie. Więc no fajnie, że są, ale jednocześnie jeżeli się na tym nie skupiamy, to człowiek sobie myśli, ale fajnie było, żeby to było coś innego. Wiem, że jak Sevika oglądałem, to bardzo często tak miał, że o, bardzo fajnie, że znalazłem rzeczy do przywoływania, jak nie chcę przywoływać niczego. Albo coś ten deseń. Co kolega sprzedaje? Zawsze można cię zabić. Jeżeli wcześniej nie znaleźliśmy, to mam latarnię, parę Smithing Stone'ów, Estok, fuj. Rapiery ogólnie, fuj, najgorzej. Czyli generalnie nic ciekawego. Gdyśmy nie mieli latarni, to możemy ją sobie tutaj nabyć, to jest akurat duży plus. W każdym razie, moim celem na chwilę obecną jest ten monument. Za każdym razem, kiedy jesteśmy w nowej lokacji, to bardzo przydaje się
unikać przeciwników takich, jak ja to zrobiłem właśnie, kompletnie zaplanowanie. Nie dajcie sobie mówić, że było inaczej. Znaleźć mapę lokacji. To jest to, co chciałem powiedzieć od samego początku. Czy uda mi się tu wskoczyć? Nie. Znaczy, może by mi się udało, ale na pewno nie w taki sposób. Jezu, to jest ja teraz umrę. Głupie by było umrzeć się w takiej lokacji. Naprawdę głupie by było umrzeć w takiej lokacji. No i sobie skoczę do Evil Jail'a. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest jeden z tych... Z jednej strony prostszy i z drugiej strony nie do końca Evil Jail'i. Głównie dlatego, że kolega, z tym przyjdziemy się tu mierzyć, jest relatywnie... mało wytrzymały, że się tak wyrażę. Z drugiej strony on nam zadaje absurdalne obrażenia również. I się często sami skurwol. Ej. Jak już mówiłem, jest twój mało wytrzymały. I nagrodą za niego będzie legendarna piromancja. Płomień upadłego boga. No, wspomnę do pewnego rycerza. Nie chcę rozmawiać o Crucible Knightach. Zwłaszcza, że przyjdzie nam się z nimi jeszcze mierzyć niejednokrotnie. Anyway, mamy mapę. Jak już mówiłem, mamy tak naprawdę tak jakby część zachodnią i część wschodnią lokacji. Czyli wschodnia tak naprawdę nie prowadzi nas w miejsce, do którego powinniśmy się w tej chwili udać, tak? Że tak to ujmę. Naszym celem takim głównym będzie Akademia, która znajduje się mniej więcej w tej części. Możemy też oczywiście potwierdzać, żeby nie było wątpliwości, tak? No, jest to jakby nie patrzeć open world. Ale takim bezpośrednim naszym celem będzie Akademia, o której wspomniano chwilę wcześniej, Tops. Zresztą widzimy ją nawet tam w oddali, wspaniały Hogwart. Pytanie, czy stąd się dało gdzieś dalej przejść, czy to powiedzmy było takie ślepo zaułkowe. Wydaje mi się, że to może być ślepy zaułek i że dalej stąd nie przejdziemy. Yep. Dobrze mi się kojarzyło. Chociaż nie, tędy można iść. Co ja gadam? Głupoty plotę. Na dół nie radzę spadać, bo tutaj może być jeszcze odrobinę za wysoko, żeby bezpiecznie spaść. Mamy tutaj obóz piromantów. Możemy sobie z niej bardzo grzecznie i kulturalnie porozmawiać na miecze. Chciałem powiedzieć, że odejdźmy, ale byłem odrobinę za wolny. Dobra. Ładny blitz wszedł. Na szczęście staggerował on delikatnie od ataków naszych Gatewardem, więc o tyle łatwiej było. Gorzej było, gdyby tego nie robił. O, przesadziłem. Wyczekał mnie. No i dobra. Obóz chyba cały załatwiony. W środku mamy książkę z piromancjami. Jak już mówiłem, nie jestem tutaj od czarowania, więc średnio się przyda, ale zgadnąć nie zaszkodzi. No dobra. Teraz wydaje mi się, że stąd już jako tako może nie być jako takiego przejścia na górę i że będziemy musieli dołem jechać. Tylko, że stąd jeszcze nie widzimy, gdzie będzie mapa niestety.
A fajnie by było. Czy to kolejni piromanci? Jezu, ile ich to jest? Ludzie. Ogarnijcie się. Jakby ktoś pytał, dlaczego częściej nie korzystam z tego weapona, to on mimo wszystko kosztuje HP-ki. I zanim ktoś zapyta, tak, da się nim zabić. Przetestowane. Czy jest gdzieś tu Sight of Grace? Jeżeli jest, to powinien się świecić, ja go nie widzę. Więc na razie mogę sobie co najwyżej pojeździć. Coś słyszałem. Kolega by gdzieś w tą stronę szedł. To widziałem Octopuska na pewno. No, że się nie jest jedyny. A któż to tu siedzi? Słowiański przykus Patches. Rzeczy, które by mnie interesowały, ma co najwyżej 100 od kija. Jak ma, to kupię. Zaszkodzić nie zaszkodzi. Generalnie, jeżeli dobrze pamiętam, to 100 od kijów jest dokładnie tyle, ile jest miejsc, w których można ich użyć, więc... Jeżeli chcemy je wszystkie zwiedzać, to dobrze jest właśnie je zbierać na bieżąco, jeżeli mamy taką okazję. Tam się coś świeci. Moja atencja skupia się na wszystkim, co się świeci. Że ja po prostu chcę zjeść sobie homarkę. Otóż widzicie, tak kończą ludzie, którzy nie dały mi swoich homarków. Naszej nie kryj. A gdzie on jest? Czy to jest przedmiot kluczowy? Tak. Najwyraźniej jest to ważny przedmiot dla Rey, kimkolwiek by ona nie była. Dobra, mamy kolejne miejsce z mapą. Wujeczka. Wydaje mi się, że jak to zgadniemy, to będziemy mieli prawie całą mapę. Co tutaj rzuca taki cień dziwny? To wygląda tak cholernie naturalnie. Przysięgam, że odkąd gram na full skinie w tego Elden Ringa, to coś się bardzo mocno psuje z grafiką. I nie mam zielonego pojęcia, z czego to wynika. Tu będzie mapa.
Mapa północy Liurni. No dobra. To nie mamy jeszcze tak naprawdę tylko mapy zachodu, a mapa zachodu jest gdzieś tutaj, z tego co pamiętam. Dobra, z ważnych rzeczy, które chcę zrobić, to będzie... Znaleźć złote drzewko, bo wiem, że to jest gdzieś złote drzewko do Golden Seedów. Tylko to jest jedno z tych drzewek, o których wiem, że jest, ale nigdy nie pamiętam, gdzie dokładnie, i mnie to frustruje niemiłosiernie. Bo mam problem z znalezieniem go. A, tam uciekł. Whatever. Zastanawiałem się, gdzie jest ten żuczek, którego strzałem. No dobra, nie będę go zabijał tym razem. Złote drzewko, gdzie jesteś? Tutaj coś leży, ale nie jest to, czego szukam. To zdecydowanie nie jest to, czego szukam. Gdzie to ustrojstwo mogło być? Mam nadzieję, że nie gdzieś w okolicy krabąszczy, bo będzie im bardzo smutno i przykro. Bo jak wszyscy wiemy, krabąszcze to skurwysyny matki natury. Ani nie koło zumberów! Zostawcie mnie. Nie, tu nie było. Nie przejmuj się mną. To mnie goni. Okej, on mnie zostawił. Jesteśmy bezpieczni. Chyba. Może. Nie wiem. Coś tu leży. Smithing Stone 2. Biorąc pod uwagę, że mamy same broń do ulepszenia. Ja z Smithing Stone'ami to jeszcze dwójka mi się przyda. Jezu. Gdzie to może być? To na pewno jest kościół jakiś. Nie omieszkam sobie do niego zejść na chwilę. To teraz tak, zejść, podnieść to. Tutaj wyjdzie kolega, którego chcę czym prędzej zabić. Zanim on mi to coś niedobrego. Niestety nie jest to kościołek, w którym dostaniemy jakąś fajną nagrodę rzeczową w postaci Secret Tira, ale zawsze coś. To jeszcze raz. Gdzie jest to skurwysyństwo? Wiem, że to jest gdzieś u podnóży tego budynku generalnie. I mam wrażenie, że jakoś bardziej, powiedzmy, gdzieś tutaj. Ale to takie też mówię, bardziej jest to przeczucie niż pewność. Jeżeli coś zauważycie, czego ja nie zauważam, to dajcie mi znać, proszę, bo zdarza mi się przegapić coś naprawdę oczywistego. Tutaj był ten nieszczęsny zombie, do którego się nie chcę zbliżać. Tutaj jest już za daleko. No to było gdzieś bardziej w tych bliskich ruinach, mi się wydaje. Już samym Akademii Gate Town. Tu
nie, tu nie. Tutaj plezy mnie gonią. Tutaj mamy ognisko, to na pewno. Ale to nie do końca. Znaczy inaczej. Dobrze, że jest, ale to nie jest to, czego szukam. Złote drzewka, złote drzewka. Dajcie proszę złote drzewka. Nie, mam odpowiedź, że jeżeli przejadę się po tych wszystkich punktach, które zaznaczyłem, to powinienem je znaleźć, ale to jest takie bardziej przeczucie niż pewność. Tu nie ma. Mówię wam, na pewno już bym to znalazł, gdy mnie ta przeklęta mgła. To zawsze wszystko wina przeklętej mgły. Au. Widzicie, na człowiek nie może się na chwilę zatrzymać, żeby się rozejrzeć. Nawet takiego komfortu nie ma. Kolejny ostrzał się szykuje. Najgorsze jest to, że to cholerstwo jest samonaprawiające się. Przez co to nie jest tak, że jakoś specjalnie łatwo jest tego uniknąć. Au. Tutaj możemy wyjechać na górę, to na pewno, ale to nie będzie to miejsce. Tutaj widzę, że się chowa najgorszy zbrodniarz wojenny, czyli krewetka. Tu mamy... Co mamy? Smithing Stone 3. Bardzo dobrze. Kolejne. Nie, teraz to już na pewno... O Boże! Spójrzcie, jakie to cholerstwo jest wytrzymałe. Nawet z bleedem trochę zajmuje zajęcie się tym. A dostaniemy za to całe 500 dusz. Wniosek? Absolutnie nie było to tego warte. Ani kurwa trochę. Ech, no cóż. To jest ognisko, które też wcześniej pominąłem. Nie, ja go nie pominąłem, Jezu. Pijany czy nie pijany rozumu? Dobra, ostatni raz się przejadę tutaj.
Jak nic nie znajdę, to skoczę tam, gdzie... O! Ostatni raz się przyjadę, kolegowie. Dawaj mi to. Powiedziałem, dawaj mi to. Możesz to gorąco? Co? Napadniajcie się? Słuchaj, nawadnianie się to jest bardzo dobry pomysł. Ja absolutnie go aprobuję. Chyba pytanie za 100 punktów. Czy tu gdzieś będzie kolejny Site of Grace, czy nie? Chciałbym, żeby był, bo mam jedną rzecz do ogarnięcia. Która bez Site of Grace'a może być nieco nieprzyjemna. Wobec czego zgodnie z oczekiwaniami może go nie być. No wal. To nie jest tak, że sobie nie poradzimy. Po prostu będzie nieco trudniej. Generalnie, co teraz planuję, to podjechać tam, zobaczyć, co tam jest właściwie. Ale moim głównym celem jest znaleźć klucz do Rai Lucarii, bo sama Akademia jako taka jest zamknięta w tej chwili. Więc najpierw musimy znaleźć jako taki klucz, który jest ukryty relatywnie niedaleko, na szczęście. Nie trzeba go jakoś specjalnie mocno szukać. Nawet widzę, że Site of Grace się znalazł. I teraz klucz jest tutaj. W tę stronę. Ale oprócz klucza, mamy też tutaj najlepszego przyjaciela wszystkich Polaków. Smoka. Nie wawelskiego, ale smaraga. Nie myli ze smogiem. Jeżeli nie chcemy z nim walczyć, albo się go boimy z tego czy innego powodu, to możemy po prostu wziąć klucz i stąd uciec. Ale ja nie jestem tchórzem i nie będę od niego uciekał. Jak wiem, że słynne ostatnie słowa. Chyba on skoczy na mnie. Blit ładny wszedł. Chyba muszę odjechać. Dobra, to jest akurat dobry moment, żeby go ciachać parę razy, bo jego atak magiczny nie jest w stanie nas zaatakować, jak jesteśmy pod nim. Zupełnie inaczej ma się sprawa, jeżeli zrobi to, co właśnie teraz zrobił. Wtedy... Realnie moveset w większości smoków jest bardzo podobny do siebie, tak? Więc... Nie powiem, że to jest tak, że jak zawalczymy z jednym, to już znamy je wszystkie, ale... Jakoś specjalnie dużo się od siebie zawsze nie różnią, tak? Dobra, chcę tej... Z tego zdążę, czy nie zdążę? O! Nice. A teraz siadamy na konia z powrotem. Bo inaczej trochę ciężko się jednak unika ataków, nie będąc na koniu. Ładny blitz wszedł. Zamachnij się ogonem. Dobra. Czy to jest atak ogniem? Tak. Odjedźmy, żeby nic głupiego się nie stało. Dla bezpieczeństwa był ten Estus, bo uwierzcie mi, zdarzały się już naprawdę dziwne rzeczy, jeżeli chodzi o obrażenia, które potrafi smarag zadawać. Jak już mówiłem, on nie jest w stanie nas atakować, kiedy stoimy pod nim. Tymi promieniami przynajmniej. Więc jeżeli akurat używa tego ataku, to jesteśmy kompletnie bezpieczni. Dobra. Łatwiutko. Smarek załatwiony.
Smocze serce, złoty run. Chyba coś tam jeszcze zostawiłem. Jep, coś tam sobie leży, miga. Nie omieszkam skorzystać. Przekaj 20 tysięcy dusz. No i dobra. Wydaje mi się, że najszybciej będzie, jeżeli stąd przejdę. Najpierw wydam podziały, bo trochę się ich wybrało. Znaczy trochę. Pewnie jeden, ale... stracić kilkadziesiąt tysięcy dusz tylko dlatego, że się nie wydało poziomu. Byłoby trochę głupie. No i dobra, teraz chcemy się dostać... Gdzie my się chcemy dostać? Tutaj. Zastanawiam się, czy nie łatwiej byłoby z tamtego dolnego, ale... stąd też nie będzie jakichś stanie daleko. Generalnie wiem, że jako taka Soliul nie jest bardzo dużą lokacją i spokojnie podwiedzamy ją jeszcze. Po prostu chcę na razie pojechać do Akademii, żeby pokazać jedną bardzo śmieszną, zabawną, interaktywną rzecz. Dajcie mi tutaj skonia. Au. No i sami się jej postanowili zabić. Ja najwyraźniej też samego się jej postanowiłem zabić. Mój święty Boże. Oduczyłem się gać. O samo jedno, koniec. Idzie się jeszcze do ciemnicy Akademii. Zaraz na myśli przez ciemnicę Akademii. Au. Dobra, fight me. Fajne jaskinie pod Akademią. Mógłbym, ale najpierw chcę zrobić coś jeszcze bardziej zabawnego, interaktywnego. Bardziej w formie zademonstrowania, jak przyjemna potrafi być tego, a jeżeli człowiek nie do końca wie, co robi. Albo jeżeli wie, co robi. To jest taki paradoks, że to jest rzecz, na którą można wpaść kompletnie przypadkiem i zostać kompletnie udupionym przez grę. A jednocześnie można w ten sposób bardzo sobie dużo rzeczy podkrywać. Wszystko zależy od tego, jak kto na to spojrzy. No dobra. Mamy jednego z mniej przyjemnych przeciwników. A wiecie, ten wielki ognisty wózek. On zaraz zionie fireballem we mnie. Ci przeciwnicy mają ten bardzo nieprzyjemny zwyczaj, że trzeba ich zachować od tyłu, czyli tam, gdzie siedzi kierowca. Bo inaczej... od przodu im nie zadaję praktycznie nic, tak? Jakieś tam dosłownie groszowe obrażenia. Smithing trójeczka, tu pewnie za mnie zaraz będą strzelać. Ale też nie można to wszystko bardzo ładnie obejść bokiem, jeżeli nam by się na tym zależało. Oczywiście nie jest tak, że jest to kompletnie niekryte, ale na pewno nie stanowi to aż tak dużego problemu. Podoba mi się, że pierwszą reakcją przeciwników na to, że ktoś biegnie, jest sięgnięcie po broń, a nie odwrócenie się, żeby zobaczyć, kto to biegnie. Z jednej strony ma to sens, z drugiej strony trochę dziwne. A, jedno. Dźga. Dźga. Droga oczyszczone. Realnie do tych wrót, do których właśnie idziemy, można się dostać też na inny sposób, nawet na parę innych sposobów jako tako.
bo prowadzi tutaj parę teleportów, które są rozsiane po całej Liurni. Więc to nie jest tak, że musieliśmy tędy przejść, ale stwierdziłem, skoro i tak już mam tutaj Grace'y porozrzucane, to równie dobrze mogę tędy pójść. Usiądźmy sobie. Tutaj jest teoretycznie mapa, która pozwoliłaby nam zobaczyć, gdzie znajduje się klucz do Rai Lucarii. Ale z racji tego, że ja już wiedziałem jako tako, gdzie jest to miejsce. Tylko teraz gdzie to będzie? Tutaj w informacjach. To nie musieliśmy jej znajdować, z niej korzystać. To też nie jest tak, że znalezienie tego jest wymagane, tak? Bez tego klucza te wrota, przez które właśnie przeszliśmy, by nas nie przepuściły. A tak to. Normalnie grzecznie sobie przechodzimy. To miejsce jest jeszcze traktowane jako Liurnia. Tak naprawdę sama Raja Lucaria się zacznie chyba dopiero, jak wjedziemy na górę tą wielką windą. Dajcie mi wielkie miecze! Chcę jakieś ciekawsze miecze poza zwykłym Claymorem. Dobra, czyli tak, tutaj... Nic nie ma. Z drugiej strony może coś będzie, bo jest... Otóż to. Tutaj jest śmierć, jeżeli ktoś się w tym lubuje. Nie jestem z tych osób. Stamina! Dobra. Dobra, dobra. No i dobra. Otwieramy wrota do dobrze. Rai Lucarii. Magicznej Akademii. Innej sobie, witamy w Hogwarcie. Oho, zaczyna się. Na szczęście weapon art tutaj robi bardzo dobrą robotę. Bez weapon arta podejrzewam, że mogłoby być znacznie gorzej. Aż to coś na górze siedzi, nie. Czyli to jest bezpieczne. Ja nie te marionetki, bo to są marionetki, jak takie mają ten bardzo irytujący gimmick, że jak tylko oberwą czegokolwiek, to wpadają w kompletną furię. I ciężko jest sobie z nimi wtedy poradzić, dopóki same się nie wyszalają. Jeszcze te, które atakują w melee, to chyba pół biedy, bo można je po prostu rzeczywiście przeczekać na dystans, ale jak trafić się na te, które mają kuszę, to dopiero jest tragedia. Nie. Zastanawiałem się, czy chcę ten. Czy chcę zużyć swoje dusze, ale. Chyba nie potrzebuję. Słynne ostatnie słowa. Te zębiaki, które tutaj będą się jeść na każdym. Kroku. Nie zadają może jakoś specjalnie dużo obrażeń, ale jeżeli gramy magiem, to ich absolutnie nienawidzimy, bo wysysają nam też FP-ki. Oprócz HP-ków, więc to jest bardzo nieprzyjemne. Zazwyczaj przychodzę te lokacje, to po prostu je kompletnie olewam. Przebiegam tak szybko, jak się da, do najbliższego Site of Grace. Szczerze? Jest po prostu wygodniej. Jakkolwiek by mi się nie podobało, że to mówię. Wiecie, to nie jest tak, że to zadaje dużo, ale po prostu jest straszliwie upierdliwe. Zwłaszcza, że one na tych ostatnich
krokach często dostaję zauważalnego boosta do speeda. A będzie zatrzymywany tak dosłownie za chwilę. No, nie oszukujmy się, jest nieco irytujące. To było niebezpieczne bicie z kolei. A nie przejście tędy pozwala nam ominąć kawałek, gdzie czekały jakieś psy, nie psy. Wpaść do wspomnianych kolegów z łukami. Czy tam kuszami. Czy czymkolwiek by to nie było. Słyszę psy. Już nie słyszę psów. Stamtąd raczej przyszedłem w takim razie. Wnioskuję. A w tę stronę pewnie na miesiąc by się na mnie rzucił. To zgadniemy. To on się na mnie rzuci. Tu jest kundel. I to nie jeden! Dawaj się fuj. Dawaj nie się fuj! Zlatowałem. Jezu, ile. Czy wy to widzicie? Jebane kundle. Dobra. Jesteśmy już tutaj tam, gdzie chcę być generalnie. To tak, tutaj jeszcze jest jeden przeciwnik do zabicia. On bodaj Alabaster Lord się nazywał? Jakoś tak. Daj się dobić proszę, dziękuję. Dostajemy z niego studnię grawitacyjną. Czyli kolejne zaklęcia, które są nam niepotrzebne. No i dobra. Naszym celem teraz będzie wskoczyć tutaj na platformę i pojechać na górę. Jadąc na górę znajdziemy się w okolicy ogniska. Które to bardzo mi się na chwilę obecną przyda. I ile mam dusz? Już wystarczająco. Dobra. Plus jeden do ataków. 14, 9, 4. Ja wiecie co, skoczę po upgrade. Tylko chyba będę musiał wychnąć duszę, żeby móc je wydać. Tojeczka mi wystarczy, czy tojeczka mi nie wystarczy? To jest pytanie na dziś. Plus 2. Czyli będę potrzebował więcej. No i dobra, więcej na razie nie osiągnę. Więc mogę wracać do ogniska. To było bodaj to ognisko. Granie ogniska podaje Lucarii są porzucane, także ścieżka jest niekoniecznie oczywista, więc raz o tym bardzo pamiętać.
że wiecie, może wam się wydawać, że to już to ognisko, ale tak naprawdę to nie jest to ognisko. Ależ mi to pięknie wyszło. Rany boskie. Da, możemy sobie tu skoczyć. I zjechać na dół. Nie śpieszmy się. Przed nami daleka droga. Bardzo daleka droga. Prosto w objęcia piekieł. Nie. Bóg. Au, 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 au. Au, 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 au. Możesz to zejść jeszcze raz? Au. Au, au. Żeby nie było, to było zamierzone. Ten przeciwnik jest bardzo specyficzny. Bo jeżeli nas zje, to teleportuje nas do Volcano Manor. Tej lokacji, która jest kapkę, tak wiecie, tak odrobinkę, tak ociupinkę delikatnie dalej niż my jesteśmy obecnie w grze. A i żeby nie było żadnych wątpliwości. Mam zablokowane teleporty. Nie, nie wyjdziemy stąd, dopóki nie zejdziemy najbliższego ogniska. FromSoft to absolutne chuje. Zwłaszcza, że wiecie, to nie jest tak, że to, że tamta machina nas zje, to jest coś, co absolutnie się nie może wydarzyć, tak? Jeżeli gracz po raz pierwszy zwiedza Raj Lucarię, że tylko jeżeli ktoś wie o tym, że ona tam jest, to że ten, że może od niej umrzeć. Ja powiem szczerze, że za pierwszym razem, jak przychodziłem w Elden Ringa, to trafiłem na tą maszynę. Więc to naprawdę nie jest aż tak mało prawdopodobne, jak może się wydawać. Jeżeli ktoś gra Dark Souls 2, to może mieć skojarzenie z Iron Keep. I stwierdzenie, że byłyby, że są niepoprawne, byłyby dość sporym nadużyciem. Au, au. 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 Au, au, au. Ptaszydła. W każdym razie, tak żeby nie było. Śmierć absolutnie nie ratuje nas od sytuacji, w której się znaleźliśmy. Więc wciąż jesteśmy zmuszeni przechodzić tę lokację. Możemy też wykorzystać bardzo zamierzoną przez twórców interakcje ze skokami. Przysięgam, że jest dokładnie tak zamierzona, jak się wam daje, czyli wcale. I możemy przeskoczyć tutaj. Żeby nie było. Jestem nie, że powiem, że przynajmniej raz próbowali naprawić to, jak tutaj się skacze i coś kapkę nie pykło. Dało mi się wrócić i przywitał mnie w gra. O Boże. A teraz za darmo! Wszyscy mogą grać! Ha, ha, ha! Piesek i jego przedmiot spadł. Nawet mi nie jest przykro. Czy da się tutaj spaść? Zeskoczyć po ten przedmiot? Pewnie się da. Czy jest warto? Przekonajmy się. Nie warto było spadać tak. Nic nie dało.
Ja nie też tak, żeby nie było jakichś wątpliwości, przesady czy niedomówień, tak? To nie jest tak, że lawa, którą tutaj widzimy, nas, nie wiem, natychmiast zabije, jakieś instakille czy coś ten deseń, tak? To, że ostatnio od niej umarłem, to tylko i wyłącznie kwestia tego, że miałem zdecydowanie za mało HP, bo zostało mi jakieś może z 10% po tym, jak brutalnie zostałem potraktowany przez ta szydła. Więc z tym się akurat nie musicie jakoś specjalnie przejmować. Dajcie przedmiot. Jak widać, znajdujemy też odpowiednio wyższe upgrade'y niż znajdowalibyśmy normalnie. Szóstki to już całkiem spada. Okej, to jest ten cupki tutaj spadł, ewidentnie. I fakt, że lawa nas nie zabija, możemy wykorzystać jak najbardziej na swoją korzyść. Choćby do tego. Jestem pewien, że to nie do końca jest to, co twórcy mieli na myśli. Ale... Działa? Działa. Chłopcu pływa w pełni delowej. No right. Wiecie co? Powiem wam szczerze. Nie mam zamiaru sprawdzać, czy cokolwiek jest po drugiej stronie. Może nas atakować przez ściany, czy nie. Powiem więcej, on chyba jest tam. I chyba też nie mam zamiaru sprawdzać, czy jestem w stanie go zalić, czy nie. Jest, po prostu sobie grzecznie przeskoczę. No i tym oto magicznym sposobem. Zaraz umrzemy od bicza. Ja tylko żartowałem, nie chcę umierać od bicza. Nie daj się zbidować, proszę. To też jest opcja. No i dobra, teraz mamy dwie windy. Tylko teraz, która gdzie prowadziła? Tam nie prowadzi na dół. Na dół nie chcę zjeżdżać, bo na dole dopiero co byliśmy i widzieliśmy, co nas tu czeka. Więc wracam na górę. Użalanie się wielką jaszczurką ognistą to jest ostatnia rzecz, na której mi w tej chwili zależy. Tutaj natomiast mamy piromantę. Chyba piromantę, tak mi się wydaje. Somberka piątkę. Granie Volcano Manor to jest pierwsza taka sensowna lokacja, w której da się zdobyć Sombera siódemkę, jeżeli komuś na nim zależy. A bardzo często zależy, jeżeli człowiek chce używać... Oj. Jeżeli człowiek chce używać broni, które z nich korzystają. Wow, duży zasięg. Blit? Flyer. Mówcie co chcecie, ale blit naprawdę bardzo ułatwia sporo rzeczy w tej lokacji. To jak już jestem, to chcę sobie odblokować skrócik. Powiedziałem, że chcę sobie skrócik odblokować. Ruszenie tej dźwigni sprawi, że most, na którym stoimy, się opuści. Chociaż w tym wypadku pytanie, czy opuści się, to najodpowiedniejsze słowo, bardziej podniesie.
Powinniście się przejmować tym, że jest kompletnie podpalony. Dajcie spokój. Cześć, Pedrus. No, także skrócik mamy odpalony. Dla własnego zdrowia mentalnego chcę sprawdzić, czy uda mi się zajść ten skok, czy nie. Bo są bez siódemka, o którym wcześniej mówiłem, jest dokładnie tutaj. I czysto teoretycznie jeszcze jakiś czas temu ten skok, który właśnie próbowałem zrobić, był wykonalny. Czy jest dalej? Tego nie wiem. Mi się ani razu jeszcze nie udało. Może wejdzie odwrotna klątwa za gamera? I na Steamie się uda. Ale na pewno nie w ten sposób. Więc nie będę prawo na siłę, żeby nie było. Normalnie mielibyśmy tutaj bardzo ładny skrócik. Ja problem polega na tym, że w tej chwili nie możemy go odpalić. No horse? Jest. Teraz tak się zastanawiam w sumie. Bo powiem tak, najszybsza droga, którą mogę w tej chwili obrać, prowadzi do tej katedry, którą widzieliśmy wcześniej. Na razie mam te dwa Greatswordy, oba z Bleedem. Tak, wiem, metowe gówno. Zastanawiałem się nad Ultra Greatswordami, ale na tyle, na ile próbowałem walczyć Ultra Greatswordem, to strasznie jakoś za bardzo topornie mi to szło. Tak powiem. Gdzieś widziałem, że da się tutaj przeskoczyć w jakiś bardzo specyficzny sposób, ale powiedzieć, że nie mam zamiaru próbować, to jak nic nie powiedzieć. Czy zastanawiałeś się, jak wygląda śmierć w pół sekundy? Skurwielnobyl! Aż jej, kurwa, nienawidzę. Holy fuck. Nie ma w tej grze przeciwników, których nienawidziłbym równie mocno, jak Goskinów. Dobra, bliższe, to jest pozytyw. Niestety ogień wciąż się pali. Im więcej on będzie rzucał tego czarnego fireballa, tym lepiej dla nas tak naprawdę. Bo daje nam to więcej okazji do ataku. Dobra, teraz musimy się schować za słupem najbliższym. Bo kolega zamienia się w Miltanka, ewidentnie. Wow, nie myślałem, że to masz taki zasięg. A co mówiąc, Godskiny to przeciwnicy, którzy są bardzo znani z czytania inputów. Więc wciśnięcie kwadratu, żeby użyć Estusa, to jest prawie gwarantowany fireball. Taka zabawna sprawa. Mówię, im więcej używa Fireballa, tym lepiej dla nas, bo to jedyny atak, przy którym się czuję bezpiecznie. O, dobra, schować się. Nie zdążę. Tak. Został mi jeden S, dostają pół HP. Atakowanie przez ścianę to bullshit, by the way. Przecież Fireballka, proszę. Przecież Fireballka, proszę. Ulala, ależ mi nie wszedł atak.
Przez Fireballka, proszę. Dobra, teraz się nie zatkuje, więc to był zły pomysł. Well. Powiem tak. Jak na to, w jakim momencie gry jestem, poszło mi zaskakująco dobrze i tego się będę trzymał. Dużo większym problemem jest to, że cofa nas z powrotem tutaj. A skrócik wciąż nieodblokowany. A robienie tego skoku to też skurwysyństwo matki natury. Znaczy, generalnie powiem tak. Volcano Manor to lokacja, w której powinniśmy być gdzieś bliżej 80 poziomu. Nie 50. Bo jako, że nie było cię wcześniej, Farios, to tylko ci jeszcze wtajemniczę. Jestem w Volcano Manor praktycznie po rozpoczęciu Liurni. Także zabawa, interakcja, jak to mówią. Najgorsze jest to, że ten skok mi wyszedł za pierwszym razem, teraz nie będzie ani razu. Stresujące uczucie. On nie jest aż taki oczywisty, jak się z początku wydawało. Ta piękna lawa sprawia, że aż na twarzy się robi cały czerwony. Nie wiem, ostatnio tyle razy robiłem ten durny skok. A i tak wchodzi mi, nie wiem, raz na jakieś 20 podejść. Nie, spokojnie, ja sobie poradzę sam, tak żeby nie było. Zresztą, powiem tak, gdybym nie wierzył w swoje możliwości, to po prostu bym nie dał się zabić tej głupiej maszynie, która mnie pozwała. O jest, to było okropne. Zatem moim dużo większym problemem w tej chwili jest to, że nie potrafię wykonywać skoków aniżej i to, że nie potrafię sobie z Goskinem poradzić. Zresztą, mówię, trafiłem tam z trzema Estusami, na bossa, z którym absolutnie nie znoszę walczyć i poszło mi pod tym względem naprawdę idiotycznie dobrze. Tego się będę trzymał. No ja tak naprawdę ten 50 poziom, gdzie wbiłem, no że tak, żeby nie było, to jest moja mapa, tak? Tutaj dosłownie przeraszowałem tylko po to, żeby znaleźć Golden Seeta i wejść do Akademii, żeby pokazać tę lokację. Nie będę o tym rozmawiał. Plus, jeżeli dobrze pamiętam, w Kaelith robiłem tego smoka za parę dziesiąt tysięcy dusz, no ale to tego nie liczę. Wytłumaczcie mi, jak to działa, że za pierwszym razem zrobiłem ten skok bez większego problemu? A żaden kolejny już nie chce wejść. Bo co robi tak? Skakujesz tutaj. Potem skaczesz tak i skaczesz tak. Jezu, to nie jest trudne. Jesus fucking Christ. Posłuchaj mnie, kolego. Dobra, chodźcie tu psy. Ten pies też się na mnie rzuci. Tutaj jest jeszcze bezpieczniej. Tutaj natomiast czeka bardzo nieprzyjemny kolega. Ups. Który zadaje też mniej więcej tyle obrażeń, co nasz kolega Goskin. Ja nie, to najchętniej bym go zignorował, ale nie wiem, czy będzie mi to dane. Chyba będzie mi to dane.
Będzie mi to dane? Może nie być mi to dane. Szacowałem. Ale. Na pewno zdążę tu wejść, zobaczcie. Jak masz blood? No, miałem ten. Miałem Bloody Slasha i jedno ten. Jedno Lost Ashes of War do duplikacji. Dobra, teraz gdzie tu się spadało? Z której strony było wejście? Chyba z prawej. Nie z tej prawej. Nie, nie mogło być z tej, bo tutaj byłoby normalnie przejście. Czyli musi być z drugiej. Logika siła wyższa i w ogóle. Generalnie po co przyszedłem tutaj, to głównie po to, żeby odpalić sobie ognisko, które jest w okolicy. Zwłaszcza, że od niego jest całkiem ładny skrócik. Tylko najpierw wypadałoby nie umrzeć. Przecież że ja otworzę te drzwi, to Omen Killer na mnie wbiegnie. Na szczęście nie. Ale ten wężoczłek już jak najbardziej. Nice. Dobrze, że naładowane dwójka ich staggeruje. Mogę sobie latarnię odpalić, bo to ciemno. Co? Jak on mnie złapał? Co to za graby w powietrzu? Holy fuck. O boy, patrzcie. To znowu nieumiejętność wykonywania prostego skoku. Jak to było? Skakujesz, tak? Spadasz, zabijasz się. Matko Boska! Pocieszam się tym, że mam już tam pseudoskrót odblokowany. Więc nie będę musiał po dachach skakać. Teraz full speedrun mode. Nie przejmujcie się mną. Powiedziałem coś? Psie, powiedziałem full speedrun mode, nie przeszkadzaj mi. Ale uroki Great Worldów trochę. A plus, jak mówisz, że idziesz pod wprost, to podejrzewam, że masz też ten. Że masz też... Co ja chciałem powiedzieć, że masz eskalowanie z Inta. A ja mam eskalowanie praktycznie czysto z siły. Co też może odgrywać rolę? Gdzie było ognisko? No właśnie. Ja wiem, bo moja druga postać jest w tej chwili pod tą... pod Moon Veila i Katanę z Frostem. To tam mam 40 inta i to czuć. A tak naprawdę w Dexa ani w siłę nie inwestuję praktycznie wcale. Tylko tyle, ile są wymogi. W dodatku jak wchodzą oba proki nas, Jezu Chrysty, ależ to jest przyjemne uczucie. Już myślałem, że mnie złapie. Ty mnie daj spokój. A nie, ty wyjdziesz. Jak to było? Największa słabość? Ściany?
Bo to jest tak. Jestem na 99% pewien, że gdzieś to jest ten ognisko. Tylko muszę je znaleźć. Explosive Great Bolty to nie jest coś, na czym mi zależy na chwilę obecną. Otworzenie tych wrót to jest coś, na czym mi zależy na chwilę obecną. Powiedziałbym, że jeżeli chcesz iść pod tego, pod Faith i jednocześnie używać Cold Broni, to... też nie, to też nie do końca działa. Nie, bo chciałem powiedzieć, że jest miecz balansu i zabawy, ale to bardzo specyficzna broń. Teraz jak o tym myślę. Dobra, pytanie, czy to, że tutaj wyszedłem, cokolwiek mi daje? Bałbym się, że ja stąd przychodziłem do tego, do Godskina. A może i nie stąd przychodziłem do Godskina? Jest spora szansa, że nie stąd przychodziłem do Godskina. Oh well. W każdym razie, jeżeli teraz usiądziemy przy ognisku, to już mam możliwość teleportowania się, więc to nie jest tak, że możemy tutaj utkwić, aż pokonamy jakiegoś bossa. To jest przynajmniej o tyle dobre. Au. Aż no generalnie to jest gra, w której bardzo mocno przydają się jakieś statusy, nie statusy, tak? Bo procentowe obrażenia są królem w grze, w której wszystko ma 50 miliardów HP. Chciałem usiąść przy ognisku. Ale gra mi tego nie da. Jak się ucieka z sosnowca? Wprawia się gwiazdy w ruch. Tak było, nie zmyślam. Halo. A guess, że to jest opcja. W każdym razie, tak często teoretycznie, jeżeli by nam zależało, to moglibyśmy w tej chwili na spokojnie już zwiedzać sobie Volcano Manor. I wiecie co? Jestem tym chorym pojebem, który stwierdza, że chyba to zrobi. Jak to sobie przypomnę, skąd ja do cholery przyszedłem stąd? Bo tędy chyba będzie najszybciej wrócić do Godskina tak naprawdę i najbezpieczniej, jeżeli chodzi o ilość stosów, które mam. Oczywiście abstrahując takie drobiazgi, jak przeciwnicy po drodze. Generalnie, co ja wam mogę powiedzieć? Da się, da się. Najlepszy Diet Coke. Chyba nie rozumiem pytania. Au, 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 au. Estos. A nie, ja wiem, co ja robiłem inaczej, że miałem łatwiejszy dostęp. Udało mi się wejść do tego, do pierwszego ogniska w tej lokacji. Tutaj sobie otworzyłem drzwi. Moja odpowiedź będzie brzmiała, zależy od buildu. Ja na przykład bardzo często korzystałem z tego, który sprawia, że mam nieskończone FP. Do wszelkiego rodzaju śmiesznych rzeczy. W każdym razie, jeżeli Foskin myśli, że ja mu odpuszczę, to jest kurwa w błędzie. Rzuć fireballem. Nie? No dobra.
prawda, Blitz wszedł bardzo ładnie. Schować się. Teraz jest generalnie dobry moment na to. I sobie się zastanawiam. Ten drugi musiałem anulować, bo nie byłem pewien, czy się w niego nie wpierdzielę. Dlaczego... Wytłumaczcie mi, dlaczego AI może oszukiwać w tej grze? To nie powinno być legalne. Ja bym już jakieś 70 razy się wypierdolił o tą ścianę. A jajka żółwo sobie zabije. Chlip, chlip. Czuję, au, czuję się oszukany. Kolegowie, sequence breakuje, dlaczego podbieg do Godskina jest taki długi? Znaczy, generalnie jeżeli chodzi o zabawne bronie, to bardzo, ale to bardzo polecam miecz balansu i zabawy, czyli Sword of Night and Flame. Tylko on wymaga 24 faith inta, więc ma naprawdę specyficzne te wymagania, tak? Nie, ale jego weapon arty są naprawdę zajebiste. Najchętniej bym go zademonstrował, ale ta postać ma kompletne 0 tego. 0 inta i 0 faith, więc to nie wchodzi trochę za chubę. Nie, on jest w tej... w Ludni. Tam, gdzie jest Loretta. Wystarczy odrobinę po dachach poskakać. Ja normalnie sobie skrzęcę leżę. Oj, wam trzymaj się na taki pół dystans. To chyba najlepsze, co możemy zrobić, bo to go bardzo często prowokuje do rzucania fireballem. A fireball to jest absolutnie najłatwiejszy z jego ataków. Zwłaszcza po najmniej tych jebanych ciosów rapierem, które trafiają przez ściany. Rzuć fireballem. Nie. Dobra, Blitz wszedł. To bym nie wiem, mogło trafić i to jest najgorsze. Rzuć fireballem. Nie chcesz? No dobra. On mnie zablokował przynajmniej, prawda? Okej, nie, jest aż tak źle. Au. Nie, źle stajmowałem rola. Nie, muszę wypchnąć Jezusa. Au. Nie potrafię kompletnie czytać jego ataków rapiera i mnie to też nie frustruje zawsze. Au. Przeliczyłem się do wina. O jedu. Rzuć fireballem. To też jest bardzo dobry atak, bo jest w miarę przewidywalny. To nie do końca.
Inaczej, ta kombinacja ataków nie jest dobra, bo sam atak jak taki jest. Przecież fireballem, dziękuję. Teraz pewnie wejdzie w drugą fazę, czyli trzeba się schować. I tym razem mogę pospałować trochę tym weaponatem. Albo i nie! O nie! Au. Dobra, wszystko jest K. Wszystko jest dla idziobu. Ogarnąłem sytuację, już wszystko jest w normie. Rzuć fireballem. Nie chcę rzucić fireballem. On nie chce rzucać fireballem. Rzuć fireballem. O-o. Dobra. To był zły timing. Jezu, aż mi nie weszło. Kurwa. Czasami mi nie wchodzi atak po skoku i mnie to strasznie frustruje. Nie wiem, jestem zdania, że ta walka jest do wygrania, zwłaszcza patrząc na to, jak mi poszło za pierwszym razem. Dlatego nie mam zamiaru się z nią poddawać. Zwłaszcza, że po niej czysto teoretycznie mogę iść też po drugą walkę z bossem od razu, która też jest tutaj. A tamta walka, powiedzmy, nie jest jakoś specjalnie zależna od tego, w którym momencie gdy do niej przychodzimy. Aż tak jak wiele innych endgame'owych. Forskin pączek, a weź. Nazywanie godskinów forskinami o każdej porze dnia i nocy. Zawsze. Generalnie jeszcze odnośnie tego, co wcześniej mówiłem. Tak czysto teoretycznie, jeżeli ten skok wciąż jest wykonalny, a nie jestem co do tego pewien, bo mi się ani raz nie udało, to da się mieć na maksa ulepszoną broń bez pokonania żadnego bossa, tak naprawdę. Tylko no, trzeba się odpowiednio pobawić. To nie jest optymalne. To jest też niefajne, że on robi taką kombinację ataków. Czy on znowu to zrobi? Hey, mom, look, I did it again! Indeed, nice. Dwa razy zdążę? Trochę ryzykownie, ale... I on teraz przejdzie do drugiej fazy? Jeszcze nie. Ale może. Więc już zacznę się chować za słupem. To mogło mnie trafić, by the way. A jeszcze nie przejdzie do drugiej fazy? Teraz przejdzie, zobaczycie. Yep. Wydaje mi się, że teraz jesteśmy dobrze ustawieni. Nie, nie jesteśmy dobrze ustawieni. Jedyne, co mnie bardzo pociesza, to że... Jeżeli ten... Że jeżeli on zacznie wykonywać ten atak... O,
To wystarczy, że raz nas trafi jako tako. W sensie, że... Au. To mnie nie trafiło, by the way. A to był bullshit. Jak wiele innych w tej grze. Blitz? Nope. Oj. Da, łyknij. A, dobra. No, nope. O, teraz jest okej. Dobra, nice. To już nie jest nice! Dobra. Uratowane. Bo zgridziłem, przez to, że zapomniałem, że przeciwników nie obowiązują ściany. Rzuć fireballem. O mój Boże, jesteś kochany. A, on jeszcze follow-upuje to. Dobra, blitz wszedł. Już nie jest tu. O, o. Fuck! Schowaj się, schowaj się, schowaj się. Estus. Nice. Dobra, to będzie fireball. Oj. Estus. Estus ostatni. Oj, Jezu. O, o. Gryzę, gryzę. Proszę, nie rób. Może się uda? Miesiąc się tydusz. Essa. Dostajemy przy okazji jego broń. Teraz tego spamiętania jest rapier, a jak wszyscy wiemy, rapiery są Dexa, a Dex jest obrzydliwy. Wyobraźcie sobie korzystać z Dexa. Obrzydliwstwo. Tylko tyle, żeby mieć minimalne wymagania, ani punktu więcej. Czy to było? Nie, to chyba nic ciekawego nie było. Granie Volcano Manor jest bardzo dużą lokacją, więc jeżeli chcemy zwiedzić je całe, to moglibyśmy tutaj siedzieć jeszcze ładnych parę godzin. Jeżeli natomiast nie chcemy zwiedzić go całego. To jestem w stanie przebiec do bossa, podejrzewam, że w jakieś 5 minut. Aczkolwiek co do tego głowy nie dam. Zaraz się przekonamy. A tutaj te ślimaki mają niemiłą tendencję plucie w nas ogniem. Co biorąc pod uwagę, że jesteśmy w lokacji o parę dziesiąt poziomów wyżej, to będzie boleć. Dlatego nie sprawdzajcie, ile to zadaje. Taka moja dobra rada. Tutaj możemy sobie spaść, tylko nie pamiętam, co to daje. Wydaje mi się, że jakiś skrót odblokowuje. Jakaś winda, czy coś w ten deseń? Dobrze kojarzę? On zawsze ten deset mów. Tak! Oje.
Wiecie co, momentami ja się naprawdę zastanawiam, ile rzeczy tutaj jest pozamykanych tylko dlatego, że przyszedłem od drugiej strony. I dlaczego za dużo. Jak wyglądają moje te, moje materiały do kartowania? Wow! Idealnie. 1, 2, 4, 6, trójek brak. No dobra, teraz biegnijmy tam, gdzie powinniśmy biec. I nie spadajmy po żadne niepotrzebne nam badziewia. Jak już mówiłem, zadaje to nieprzyzwoicie dużo. Jak na etap gry, w którym legitnie jesteśmy. Generalnie, jeżeli chodzi o przywoływanie, to mam chyba jednego czy dwóch kandydatów, jeżeli chodzi o bossów, na których przywoływałbym o każdej porze dnia i nocy i nie czułbym się z tym ani odrobinę źle, bo ci wrogowie są kompletnie wpierdoleni. I bynajmniej na myśli coś takie jak te piekielne machiny zła i zniszczenia. Au. Czy to mnie zabije? Także mniej było to, co wcześniej robiła mi tamta poprzednia maszyna. Znaczy poprzednia maszyna, to co robił Goskin. Absolutnie ta maszyna też jest w stanie zademonstrować, jeżeli chodzi o ataki przez siak. Nie mogę. Ja wiem, że rychło w czas to powiedziałem, ale... Spójrzcie, skąd ona mnie trafiła. By the way, ona nie staje obrażenia tej lawy, nie przejmujcie się. Wiecie, jak to mówią? Obrażenia od lawy to są dlatego. Tylko dla gracza, nie dla potworów. Anyway. Jest tu winda. Dokładnie tam, gdzie przeklubyliśmy. Ja nie powiem tak, gdyśmy przychodzili tutaj jako tako, powiedzmy, au. Legitnie, w sensie nie bawiąc się z bleedem. To podejrzewam, że mielibyśmy sporo większe problemy niż mamy jako tako. Fakt, że mamy procentowe obrażenia, naprawdę robi tutaj ogromną robotę. Au, 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 przestań żygać lawą. Czy koledzy będą mnie gonić? Tak. Czy będę mieć na nich wyjebane? Jeszcze jak. Pijani rodzice. Nie ma nic mniej przyjemnego. Anyways. Mam sobie teleport. Z ogniskiem. O nie, skilla wyszedł. Przykro mi. Mamy Foggate'a. I wielkiego skurwysyna. I co ważniejsze... Laserową dzidę. Łowcę węży. Mogę grać pod Blida. Ale to jest kategorycznie walka, w której używanie Serpent Huntera jest niezbędne. Czy on ma coś napisane w opisie, czy nie? Eee...
Tak, ma napisane w opisie, że jeżeli walczy z wielkim wężem, to pojawi się długie oczy światłości i okaże ono prawdziwą moc w tej broni. Cóż za zbieg okoliczności, nie uważacie? Au. Kolega mnie peje w piedzieju w lawę. Aż to jest piękny burdel, holy fuck. Ja się nie wystosowałem. Kaviamandor może iść się jebać. Wiesz, jaka jest najlepsza metoda, Kaviamandor? Na Hama przebiegasz przez ten... przez pierwszą część. Modowie, gdzie są modowie? A czekaj, tylko ja tu jestem modem. Tak. Musiałbym odtabować GK na full screenie. Najgorzej. Au, 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 au. Ależ piękna, to dziwna. Tak, żeby nie było. Normalnie jak tutaj przychodzę, to nie mam jakoś specjalnie więcej HP, więc... Akurat pod tym względem nie jest specjalnie dużo lepiej, a siła tej broni jest w dużej mierze niezależna od naszych statów, aż tak bardzo, tak? Więc... Akurat walka z wążem nie jest aż na tyle różna od tego, jak wyglądałaby normalnie, okej? Okay? Dobra, teraz czas na prawdziwy MMA. Łapaj Ponalta. Ja ponad go stageruję. Przynajmniej jeżeli go używamy, powiedzmy, tak w miarę rozsądnie, a nie ten. Monka Giga? Monka Giga? I nie, nie myślcie sobie, że ja sobie to odpuszczę. O moim trupie. Dosłownie. Ej, wężu! Łap! Na szczęście nasza broń ma dość spory zasięg. Więc mamy kiedy go atakować. Pomimo tego, że leży on w wielkim polu lawy. Ej, łap! Kolejny stagger. Jest nawet pomimo tego, że sam wąż ma jakiś pierdyliard HP, to idzie całkiem znośnie. Zwłaszcza jak nie używa akurat tych mniej przyjemnych ataków. Oj. To powinno mnie trafić chyba. Dobra. Bogo pożerający wąż z głowy. A teraz uwaga, przygotujcie się na najwspanialszy voice acting w całym Elden Ringu. Patrzcie na absolutnego gigaczada. Jak to nie powiedzieć, że chłopiec jest gigaczadem?
Jak robi coś takiego? Tak. Jego wciąż się da zestagetować. I absolutnie mam zamiar z tego korzystać. To trzeba też uważać mimo wszystko na zasięg. O-o, jestem źle ustawiony! Dzięki za follow, Matias! Ewidentnie mam dwa razy ustawione w powiadomienia. Double the follows, double the fun! Ha, ha, ha! Aha! O, Jezu, ja źle stoję! Być bezpieczny tu względnie. Pomijając oczywiście te wielkie butne czaszki, które na mnie lecą. I to, że jestem w polu lawy! Au, chyba jestem martwy. Zawsze zapominam w tej walce, że nie mogę cały czas się cofać. Bo generalnie gimmickiem tej walki też jest to, że Wąż, jak i Rykel sam są otoczeni lawą jako tako. I tam, gdzie oni się poruszają, to lawa porusza się wraz z nimi. Więc jeżeli będę się cofał cały czas w tym samym kierunku, to koniec końców zostanę przygwożdżony do ściany. I po prostu no, nie będę miał gdzie uciec, tak żeby nie wpierdziała się w lawę. O! Oh. To był dziwny atak. Pedro. A propos dziwnych ataków. Muszę odejść na bok. Muszę też nie dać się trafiać wszystkim, jak leci. Powiedziałem, że muszę odejść na bok. Bo mówię, jestem w odrobinę złym położeniu. Au. A przez odrobinę mam na myśli bardzo złe położenie. Oj. A, wszystko jest daj jobu. To jest jedna z tych walk, w których bardzo bym chciał mieć tego flaska na manę. Bo mógłbym częściej używać weapon alerta dzięki temu. Zgryziłem. Też nie pamiętam do końca, czy drugą fazę zaczynamy w miejscu, w którym kończymy. A nie, zdążyłem podnieść. Czy w miejscu, w którym normalnie zaczynamy? Zaraz się przekonamy. Chyba tam, gdzie zaczynamy. Mam zasięg? Tak. Tak teraz mówiąc, broń, którą dostajemy za Ricarda, jest naprawdę świetna. Tylko ma wymagania co do faith i to jest problem. A ja to zdelegowałem ataki. Najgorzej. Leżeć.
Dobra, zaczyna się. Łogień. O Jezu, źle! Ustawiony jestem. Zaczyna mnie gonić czaszki. Zastanawiałem się, czy zdążę się wystosować, ale nie tym razem. A Boże. Przede wszystkim wydaje mi się, że muszę jakoś się rozsądnie podejść do tej pierwszej fazy, bo odnoszę wrażenie, że zużywam na niej za dużo estusów. To ma taki atak. Nice. Zastanawiam się, jaki ma ten atak z wyskoku w sumie. Silny. Wow. Mam wrażenie, że ten długi atak powinien mi trafić. Dobra, stagger. Niestety nie ma tak dobrze, żebyśmy mogli go tutaj ripostować. Ale to już by było trochę wymaganie za dużo. Nad którym się skacze? Wydaje mi się, że to może być atak, nad którym się skacze. Muszę się kiedyś nauczyć, że w tej grze istnieją skoki i że trzeba je wykorzystywać do walki. Bo tak to zawsze o tym zapominam sobie. Myślę, że skoki to taka umiejętność czysto eksploracyjna. O Jezu, stoję w lawie. Mam wrażenie, że trochę bezpiecznie jest stać blisko niego. Że wtedy niekoniecznie będzie wykonywał... Okej, okay, cofam to, co mówiłem. O Jezu. To wygląda, jakby wciąż miał HP, by the way. Nie wiem, czy on zawsze tak miał. Dobra, no mam 7 stosów, więc to jest duży progres. O Jezu. Leżeć. Au. Estus. A, to mnie jeszcze trafiło. A nie, w lawie stałem przez to. Okej. Jezu, nie w to stronę doluję. A tak wyskoku.
Staję w tym miejscu. Chujowe to jest, że mogę dostać 12 hitami na raz, tak? Trochę. Aczkolwiek przyznam, że to była trochę moja wina, bo nie zwracałem uwagi aż tak bardzo na otoczenie. Zapominam cały czas o tym, że ziemia pod nogami może mi się dosłownie palić. Może tak będzie lepiej. Mam wrażenie, że bardziej obywam ogniem niż fizycznymi. Zobaczę, czy to będzie zmieniało w ogóle cokolwiek w kwestii obrażeń, które otrzymuję. Okej, czyli granie nie mogę rolować i potem od razu zabić ataków ze skoku. Bo tego po prostu nie trafiam. Oj. Czy istnieje bardziej frustrujące uczucie niż śmierć, mając pełno estusów? To jest pytanie, które sobie czasem zadaję. Bo wtedy człowiek sobie uświadamia, że to jest 100% glizenia. Jeszcze tak spróbuję. In before, teraz nagle będę w stanie przeżywać więcej? Wątpię, ale... Przy okazji będę musiał zerknąć na obrażenie, bo wcześniej to było 3000. Okej, czyli dostałem mniej więcej tyle samo, bym powiedział. Nie. To nie robi tak naprawdę różnicy. A różnica jest taka, że Skarsgård przynajmniej pomaga mi zdawać więcej. Więc chyba wracam do Skarsgårda jako tako. Skarsgård... Może... Axe Talisman? Co to jest ciekawy pomysł? Tak ciekawości. Pożałuję tego, prawda? Przede wszystkim pytanie, na ile to zauważalnie zwiększy moją siłę ataku. To ja wcale nie zdaję więcej, mam wrażenie. Czy ja przed chwilą nie zdawałem 2200 przypadkiem? I w dodatku umieram na hita. Nie trzymałem broni tutaj chyba. Samplinguję, nie spoiler. Trzymaj się, Faryst. Nie, to zdecydowanie odpada. Chociaż chwilę, jeszcze raz. Nie no, umieram po prostu za łatwo, jeżeli tak chodzę. Więc pod tym względem to odpada. Też trochę żałuję, że nie mam żadnej lepszej zbroi tak naprawdę. Ale na to już nic nie poradzę. A teraz zobaczę. Bo teraz trzymam w dwóch rękach, to będę miał lepsze porównanie trochę. Chyba 200, czyli niewielka różnica tak naprawdę. O lala. Cześć, nas nie wyłapał, jak to be fair. Więc mieliśmy okazję zobaczyć jego graba.
leżeć. On dopiero teraz był zagadowany? O, desem mam jaki? Nie ukrywam, że fajnie by było przestać się robić głupie rzeczy i dochodzić do drugiej fazy. Dobra, teraz się ogarnę. Ciekawe jak działa power stensowanie tej włóczni. Jeżeli ktoś na przykład da swój egzemplarz. Co ja mówiłem o przestaniu depienia? Halo? Hulala. Jak to było? Z każdą chwilą idzie coraz gorzej. Czy to znak? Być może. Dobra, daję sobie jeszcze 3 próby, jak nie, to na dzisiaj skończymy. I najwyżej w przyszłym tygodniu zaczniemy od bicia się z kolegą. Nie mogę wymierzyć timingu na ten skok. Au. O, teoretycznie jak skaczę, to nie dostaję, powiedzmy, tego drugiego, znaczy tego pierwszego damage'a chyba bardziej. A jeszcze jestem okropnie umiejscowiony, holy fuck. Jestem mazy. Panie Rekardzie. Nie rozumiem tego ataku, powiem szczerze. To jest jeden jedyny atak, którego w tej walce nie rozumiem. Bo jeżeli ma być przeskakiwany, to kompletnie nie czaję timingu na to, bo widzieliście, że wcześniej go przeskakiwali i no, nie szło. Śmieci od tego ataku nie liczę jako normalnych śmieci. Więc jeszcze 2 próby. Potrzebuję dorosłego, który wyjaśni mi, o chuj chodzi.
Au. Estus. Au, au. Da. Au. Za szybko doluje ten trzeci atak. Bo ja wiem, że on jest opóźniony tak rytmicznie względem tych pierwszych dwóch. Ale zawsze mi się wydaje, że nie jest aż tak opóźniony. God damn it. Najgorsze jest to, że człowiek tak naprawdę wie, że to nie jest jakaś specjalnie trudna walka i tak coś nie idzie. Ale jak przeskakuje, to nie dostaje pełnych obrażeń, więc coś jest na rzeczy, tak jakby. To są, widzicie, że ostatnia próba na ostatniej fazie. Albo ja, albo on. Czy coś? Kwestionuję. Spierdolenie się w ogień. Po ognie. O Boże! O-o. Jestem trochę w dupie chyba. Jak już mówiłem, trzy próby. Tniejcze tamtego głupiego ataku. Także na dziś to było na tyle. Dzięki za przybycie i pooglądanie. Trzymajcie się po. Cześć.